Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga na spotkaniach wokół Miłosza, haiku i buddyzmu. Ja nazywam się Katarzyna Nowak, a... Ja nazywam się Przemysław Skrzyński. Bardzo mi miło. Dzień dobry. Kilka dni temu otworzyliśmy wystawę Haiku, Miłosza i Dudzińskiego. Wystawa i rozmowa rozpoczęły cykl spotkań właśnie poświęconych Miłoszowi, haiku i buddyzmowi. Zresztą wtedy też odbyła się bardzo interesująca i wspominająca właśnie obecność Miłosza w Muzeum Manga rozmowa z panem redaktorem Jerzym Ilgiem, którego bardzo serdecznie witamy, z panem Andrzejem Dudzińskim, artystą, którego rysunki, które stały się ilustracją do tomiku wydanego właśnie z Haiku Miłosza. Możecie Państwo oglądać w sali obok. Ta wystawa, przypomnę, trwa do 21 listopada, także też będę bardzo wdzięczna za jej polecanie i oglądanie ponownie i ponownie. I rozmowę prowadziła pani dyrektor Bogna Dziechciaruk-Maj. To był też moment, żeby przypomnieć wszystkie te wydarzenia, które tutaj w Muzeum Manga miały miejsce, a które były związane z Miłoszem. Bo właściwie można było zadać sobie pytanie, dlaczego Miłosz i dlaczego w Muzeum Manga? Otóż pierwsze spotkanie, właściwie dla nas takie najważniejsze, które stało się punktem wyjścia, to było spotkanie w 1997 roku, właśnie też taką jesienną porą, to był wrzesień, poświęcony w całości haiku z udziałem właśnie autora. Z kolei w 2002 roku odbyła się też promocja albumu, w którym też Czesław Miłosz miał swój udział. Był to album Japonią Zauroczeni. Ona też odbyła się tutaj właśnie w Muzeum Manga. Znalazły się tam również haiku w tłumaczeniu poety. Z kolei w Muzeum Manga prezentowane były też trzy wystawy poświęcone Czesławowi Miłoszowi. Pierwsza z nich w 2005 roku przygotowana przez Agnieszkę Kosińską i Grzegorza Musidlaka. To była wystawa Czesław Miłosz 1911-2004 w stronę Nobla i Ocalenia. Między innymi tam był prezentowany medal noblowski Czesława Miłosza. W tym samym roku była też prezentowana wystawa fotografii Judyty Papp, a w 2017 roku bardzo ciekawa wystawa pani profesor Moniki Waniury-Kurosat, Przejrzystość, to były z kolei rysunki inspirowane Miłoszem. Oprócz tego w 2005 roku odbył się koncert kameralny, któremu towarzyszyła recytacja poezji Czesława Miłosza w wykonaniu Anny Dymnej. A w 2011 roku spektakl, też w całości tutaj wyprodukowany przez Muzeum Manga, który miał tytuł Miłosz twarzą do Pacyfiku. Także Miłosz obecnie jest w Muzeum Manga od wielu, wielu lat i też często do tego tematu wracamy. Kontynuacją tego wernisażu i spotkania w ostatni wtorek będą dzisiejsze rozmowy. Przygotowaliśmy dla Państwa trzy rozmowy. Będą one następowały jedna po drugiej z malutką przerwą na oddech i kawę, na którą Państwa zapraszam tutaj do sali obok, tak żeby można było się troszeczkę odetchnąć. Będzie to dla nas, tak jak przygotowaliśmy to z Przemkiem, takie inne troszeczkę, interesujące spojrzenie na dorobek Miłosza. Z innego punktu widzenia, w innej perspektywie, mam nadzieję, że Państwo znajdziecie tutaj ciekawe elementy. Pierwsze spotkanie to spotkanie pana Ireneusza Kani, które poprowadzi Przemysław Skrzyński. Drugie spotkanie profesor Daniel Kalinowski i profesor Jerzy Jadniewicz. Trzecie spotkanie profesor Beata Święcikowska i Lidia Rosmus. Także zapraszam i oddaję już głos Przemkowi. Dziękuję bardzo. Także jeśli można, bardzo bym prosił pana Ireneusza Kani tutaj i o brawa. Proszę Państwa, mam naprawdę wielką przyjemność rozmawiać z jednym ze swoich autorytetów, nie boję się o tym powiedzieć. Pan Ireneusz Kania, tłumacz, poliglota,
autor tłumaczeń kilkudziesięciu książek z kilkunastu języków, także języków azjatyckich, z sanskrytu, z języka tybetańskiego, przyjaciel Miłosza i wielki autorytet polskiej buddologii. Autorytet także, jak sądzę, dla pana Czesława Miłosza, przynajmniej taki obraz nasuwa się po przeczytaniu rozmowy, którą przeprowadził pan Ireneusz Kania z Czesławem Miłoszem w połowie lat 90. i która została opublikowana wtedy w miesięczniku Znak. Pomyślałem, że dobrym pomysłem na to, żeby wprowadzać do poszczególnych wątków naszej rozmowy, będą cytaty z twórczości Czesława Miłosza, z jego wierszy, z jego esejów, także właśnie z rozmów, między innymi z rozmowy z panem Ireneuszem. I właśnie chciałem zacząć od takiej bardzo ogólnej kwestii, a potem przejść do nieco bardziej szczegółowego pytania. Fragment z rozmowy Czesława Miłosza z panem Ireneuszem Kanią. Spotkanie buddyzmu i naszej cywilizacji następuje w momencie kryzysu całej wielowiekowej tradycji zachodniej. I mówiliście, panowie, podczas tej rozmowy, że w XX wieku buddyzm spotyka się z taką rzeczywistością, w której dominuje obraz naukowy, techniczny, dzisiaj nawet moglibyśmy powiedzieć w pewnym sensie medialny. Mówi się o tym, że religia jest w odwrocie, także religia w tak religijnym kraju, w jakim wtedy była Polska i myślę, że w jakim w tej chwili jest. Coraz silniejsze i coraz takie bardziej obecne wydaje się być światopogląd ateistyczny. I z drugiej strony powstaje jakaś dziura, jakaś potrzeba jej zapełnienia. Tutaj pojawia się buddyzm, więc najogólniej chciałem zapytać, czego Miłosz szukał w buddyzmie i dlaczego światopogląd oparty na wielowiekowej, na dwutysiącletniej tradycji chrześcijańskiej staje się w jakiś sposób passé, a tradycja jeszcze starsza, pochodząca z jeszcze bardziej dalekiego wschodu, może być jakby bardziej adekwatna do naszej aktualnej sytuacji. To działa tak jak teraz? Czy trzeba coś tutaj nacisnąć? Słychać? No więc, panie Przemku, przede wszystkim chciałem podziękować za prezentację i za to, że pan wsadził mnie tutaj tymi słowami swoimi miłymi na bardzo wysokiego konia, z którego mam nadzieję, że jak spadnę, to jednak nie za bardzo się potłukę. No zobaczymy. Więc tak. Rzeczywiście rozmawialiśmy z Miłoszem na tematy buddyzmu, religii w ogóle wielokrotnie. Akurat ta rozmowa jest jedną z tych dwóch czy trzech, które miały być na tematy religii dużych i ich kontaktu z Zachodem. Drugą rozmową była rozmowa o Swedenborgu, o Swedenborgianizmie, jak pan wie. A trzecią miała być o kabale, ale z tego się Miłosz po jakimś czasie wycofał i prosił mnie, żeby wymyślić jakiś inny temat, bo sobie tak umyślił, że zrobimy z tego taki tryptyk. Jurek Ilk to wyda, prawda, i będzie taka nasza wspólna książeczka na zasadnicze tematy związane z religiami dzisiaj i z ich recepcją na Zachodzie, powiedzmy. Ja wtedy pomyślałem o Schopenhauerze, a to nie bez kozery, o tym mówię, bo do Schopenhauera będę tutaj wracał kilka razy. No i Miłosz bardzo się ucieszył z tego pomysłu. I zacząłem przygotowywać tę rozmowę, no ale wtedy Miłosz ciężko zachorował, znalazł się w szpitalu. Jak z niego wyszedł, to już w zasadzie nie było mowy o takich rzeczach. Także zostaliśmy przy tych dwóch rozmowach. Ale wracając do tematu. Miłosz, to wszyscy wiemy, wszyscy wiedzą, prawda, że obsesją Miłosza była kwestia zła w świecie, a zwłaszcza zła już skonkretyzowanego w postaci cierpienia, którego doznajemy sami i którego zadajemy nie tylko my, zresztą również inne istoty żywe.
zadają sobie inne istoty, przy czym niesłychanie dla niego piekącą kwestią i bardzo ważną, na którą oczywiście szuka odpowiedzi, było pytanie o zło niewinne, to znaczy zło dziejące się w naturze, niezależnie od człowieka, prawda? Na przykład zło, które wyświadczają sobie, świadczą sobie, powiedzmy, zwierzęta, zabijając się nawzajem, pożerając się. Niewątpliwie czynią zło, tylko że o tym nie wiedzą i nie umieją tego nazwać, ale w końcu zadają sobie cierpienie, cierpienie, przed którym się bronią, przed którym chcą uciec, najczęściej bezskutecznie, a więc jest to po prostu zło. I to niezawinione cierpienie, które on zaraz, bardzo, bardzo wcześnie zrozumiał, że jest to nie akcydens bytu, nie jakaś przypadłość, którą można zneutralizować, czy usunąć, czy jakoś zarazić na nią. Nie, to jest sam rdzeń, sama istota w ogóle wszelkiego bytu żywego, prawda, na przykład. I to były te pytania, które go dręczyły, na które nie znajdował odpowiedzi w katechizmie na przykład, chociaż szukał, bo wiadomo, że był chrześcijaninem, był, a w każdym razie chciał być ortodoksyjnym katolikiem, nie znajdował zadowalającej odpowiedzi na te pytania. W orbicie własnej kultury, z którą bardzo przecież był ściśle zespolony i którą kochał, i z której wyrósł, i do której był przywiązany, nie znajdował odpowiedzi na te właśnie zasadnicze dla niego pytania. Zwłaszcza to go dręczyło, cierpienie w przyrodzie. Niezawinione cierpienie w przyrodzie. Istoty żywe wyrządzają sobie krzywdę, zadają sobie ból, zabijają się i są w zasadzie niewinne, ponieważ nie wiedzą. Nie wiedzą, co robią. No, taka łacińska maksyma się to nazywa sine lege crimen nullum. Jeżeli się nie zna, nie jest się pod prawem, to nie ma zbrodni, to nie ma przestępstwa, prawda? Natomiast zło jest, zostało. I to go zwróciło w stronę buddyzmu, dlatego że, no wcześniej go to zwróciło w stronę buddyzmu, z paru powodów. Po pierwsze z powodów czysto egzystencjalnych. Sam miał doświadczenia bardzo bolesne, przełomowe dla swojego rozwoju. Zetknięcia się ze złem, zetknięcia się z zabijaniem. Sam nieświadomie, mimowiednie zabił jakąś żywą istotę, jedną czy drugą. I to były dla niego doświadczenia bardzo ważne, które mocno zmieniły jego życie w ogóle, jego sposób patrzenia na świat. No ale to mu nie wystarczało. Na to musiała się nałożyć jakaś wiedza, prawda? Jakaś dyskursywna tutaj procedura, która by mu to wszystko objaśniła, wytłumaczyła i jakoś ustawiła. Z buddyzmem się zetknął, tak sądzę, no nie jestem tego pewien, może biografowie Miłosza wiedzą to lepiej. Chyba się zetknął w czasie studiów uniwersyteckich, chodząc na wykłady Mariana Zdziechowskiego, dla którego, jakkolwiek Zdziechowski też był przecież katolikiem ortodoksyjnym, dla którego ten sam problem, problem zła i cierpienia w świecie, był również jednym z centralnych problemów i który, mimo że katolik, jak mówię, expressis verbis stwierdził, że jedyną sensowną odpowiedzią na to pytanie jest odpowiedź buddyjska, a nie chrześcijańska w tym wypadku. No bo na przykład chrześcijanie z orbity swoich zainteresowań kwestiami zła, cierpienia w przyrodzie i wartościowania moralnego tych spraw wyłączają zwierzęta na przykład, prawda? Natomiast buddyzm, jak wiadomo, tym problemem obejmuje cały świat istot żywych, bo jednym z fundamentalnych nakazów etycznych buddyzmu jest niezabijanie absolutnie pojmowane. To znaczy nie wolno zabijać niczego, nikogo i pod żadnym pozorem. Takiego radykalnego postawienia sprawy nie mamy w żadnej religii przecież. I to była ta jedna z tych dwóch wielkich, czy trzech wielkich zespołów przyczyn, które moim zdaniem Miłosza w stronę buddyzmu zwróciły i
kazały mu się tą religią jednak zainteresować bardzo poważnie, no w zasadzie aż do końca życia. Bo przecież ja z nim rozmawiałem na te tematy pod koniec jego życia. Już ostatnia moja rozmowa z nim to była również o tych sprawach i to była rozmowa w czerwcu 2004 roku, czyli 2 miesiące przed jego śmiercią. Jak już leżał i nie widział i bardzo wolno mówił, ale o tych sprawach również rozmawialiśmy. Więc to jest ta sprawa, która Miłosza tutaj do buddyzmu przyciągnęła, bo tutaj znalazł rzeczywiście takie postawienie sprawy, które no, trafiało w jego odczucia, w jego również doświadczenia egzystencjalne. Nie bez wagi tutaj jest sprawa jego obcowania z tekstami Schopenhauera, bo Schopenhauer, jak wiadomo, również tymi sprawami się zajmuje, rozwiązując je, stawiając je po buddyjsku, absolutnie, co nawiasem mówiąc było zdumiewającą rzeczą, ponieważ wtedy, kiedy pisał o tych sprawach w pierwszej wersji swojego tego wielkiego dzieła, Świat jako wola i przedstawienie, no to jeszcze o buddyzmie praktycznie nie wiedział. Wiedział o Indiach już trochę, o Upaniszadach wiedział, z którymi obcował. Natomiast o buddyzmie nie mógł wiele wiedzieć, bo jeszcze w tym czasie w europejskich językach nie było wielu, nie było wyczerpujących i wiarygodnych na ten temat opracowań po prostu. One się pojawiały dopiero począwszy od lat 30. w zasadzie XIX wieku. Więc to Schopenhauer również tutaj miał swój udział. Nawiasem mówiąc, większy niż ja sam jeszcze do niedawna sądziłem. Bo tak się złożyło, że całkiem niedawno sobie wróciłem do Schopenhauera i zobaczyłem tam parę rzeczy, których przedtem jakoś nie odnotowałem, które w dosłownych prawie sformułowaniach występują i u Miłosza, i u Schopenhauera. No, zbieżność to na pewno nie jest przypadkowa. Innymi słowy, on bardzo wcześnie zaczął inspirować się Schopenhauerem właśnie. I to był wpływ poważny, mimo że o ile wiadomo, całego potężnego dwutomowego dzieła Schopenhauera nie przeczytał, znał tylko we fragmentach, ale w tych fragmentach również, które gdzieś tam mu się nasunęły w związku z wykładami Zdziechowskiego, no to znał. I one na niego bardzo mocno oddziałały. Więc tego szukał Miłosz w bardzo ważnej dla siebie dziedzinie rozważań, mianowicie filozoficznych, moralnych, etycznych również, których i tu znalazł odpowiedzi, czy jakieś propozycje odpowiedzi, których w teologii tradycyjnej, katechizmowej nie znalazł i którego nie zadowalały po prostu. A z tym się łączył oczywiście kryzys, cały nasz kulturowy kryzys cywilizacyjny, polegający na tym, że już od co najmniej 200 lat pod naporem odkryć naukowych, pod naporem wynalazków, literalnie i naiwnie często bardzo interpretowanych przez większość ludzi, no obumiera religia po prostu. Uwion religii, nawiasem mówiąc, jest wszędzie, obserwuje się wszędzie, na wschodzie też. W Indiach, w krajach buddyjskich na przykład, to co się dzieje w tej chwili, zwłaszcza w krajach buddyjskich, no to woła pomstę do nieba i nie ma nic wspólnego z buddyzmem. Na przykład w Birmie, prawda, gdzie się mnisi pojawiają, którzy nawołują do ludobójstwa. To jest po prostu nie do wyobrażenia. To jest fundamentalnie sprzeczne z podstawowymi założeniami buddyzmu. I te kraje, te narody na pewno nie mają prawa nazywać się buddyjskimi, bo te ludowe kulty, które mienią się buddyjskimi, z buddyzmem niewiele mają wspólnego. To są jakieś przeżytki starych, przedbuddyjskich religii animistycznych i za Bobem, krótko mówiąc. Więc to również jest ta kwestia, o której pan wspominał. Kontekst ogólnocywilizacyjny, którego jednym z naczelnych wyróżników jest właśnie proces obumierania religii, tracenia przez religii autorytetu.
No i to wszystko razem. A druga dziedzina inspiracji i zainteresowań buddyzmem przez Miłosza wiąże się z zenem, z buddyzmem zen. Moim zdaniem zen już z buddyzmem jako takim niewiele ma wspólnego, ale to jest moje oczywiście osobiste zdanie, bo centralne kwestie w buddyzmie, tym najstarszym buddyzmie, z którym nawiasem mówiąc właśnie obcuję już od dłuższego czasu, to znaczy z buddyzmem palijskim, z Hinayaną, one są praktycznie nieobecne na przykład w dzenie. Więc, ale tutaj, na tym polu, na polu zainteresowań dzenem, powiedziałbym, że zainteresowanie Miłosza ma charakter właściwie przeważnie natury literackiej, estetycznej, jakby no, psychologicznej powiedzmy też, ale szczególnie literackiej. Bo mimo, że pewnego czasu już przedtem szukał nowego języka dla poezji, prawda, języka wolnego od tego takiego solipsyzmu, od narcyzmu, od tego ja, które tam ciągle się gdzieś pcha na pierwszy plan, to mu się bardzo nie podobało. Uważał, że wiele razy o tym mówił, że poezji potrzebny jest nowy język, język obiektywny. I ten język on znalazł właśnie w haiku, znalazł w poezji dzen. I to było dla niego oczywiście ważne jako źródło inspiracji literackiej, stąd te jego próby. No to może tyle na to pierwsze pytanie, panie Przemku. Tym źródłem, to źródło u Miłosza chyba biło w bardzo wczesnym okresie, wtedy kiedy też poznawał Zdziechowskiego, ponieważ w 1942 roku podczas wojny trafiły w jego ręce tomik tłumaczeń poezji Dalekiego Wschodu. Fletnia chińska. Fletnia chińska. Tak, Juliana Tuwima. To jest dla mnie bardzo ciekawy wątek z buddyzmem zen, ponieważ on właściwie, mam wrażenie, że w tekstach miłoszologów nie jest tak bardzo dogłębnie opisywany. Natomiast myślę, że także przyjaźń z taką poetką amerykańską, także buddystką zen, Jane Hirschfield była tutaj jakoś istotna. Jest taka anegdota, którą właśnie usłyszałem kiedyś od Hirschfield, że w 1998 roku odbywała się jakaś konferencja poświęcona Czesławowi Miłoszowi na jednym z uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych. Przybyło wielu bardzo sławnych poetów, nobliści, Seamus Heaney, także Robert Piński, byli także obecni ze swoimi referatami, na przykład pan Jerzy Ilk, Adam Zagajewski. I po przedstawieniu wszystkich referatów ostatniego dnia Miłosz podziękował wszystkim za czas, za energię, którą poświęcili właśnie dla niego, na badanie jego twórczości i dodał na sam koniec, ale za mało miejsca poświęciliście cierpieniu. Tak jakby faktycznie uznawał, że jest to sedno. No i to trochę też mnie jakby chciałem płynnie przejść do kolejnego cytatu. Miłosz pisał tak, i to było we wstępie, mamy te słowa zapisane we wstępie do tomu właśnie haiku. Być może różnica pomiędzy naszą cywilizacją i tamtą wschodnią dałaby się sprowadzić do innego stosunku. Pomiędzy naszym ja, czyli podmiotem, i tym wszystkim, co nas otacza, czyli przedmiotem. Podczas kiedy nasza literatura i sztuka wdraża nas do przeciwieństwa ja i świat, u pisarzy i artystów wschodnich silnie występuje identyfikacja ja i to, na co patrzę, jest jednym. I jakby z tej myśli także zrodziło się pomysł tutaj naszego spotkania, także tytułu Być samym czystym patrzeniem, mówi Miłosz w jednym z wierszy. Buddyzm to praktyka i co w takim razie proponuje Miłosz, jak stać się tym czystym patrzeniem? Jak zanegować ten dualizm pomiędzy ja i światem i rzeczywistością? Czy miał jakiś pomysł na to? No, pomysł się nasuwał sam w zasadzie, to znaczy trzeba było sięgnąć do nauk buddyjskich, tych fundamentalnych, zawartych już w kanonie palijskim. To jest podstawa całego buddyzmu, to jest buddyzm palijski de facto, najstarszy buddyzm, jaki znamy. Niewykluczone, że ale na razie nie znaleziono starszych tekstów niż
niż te, które są w kanonie palijskim. Nawet kanon równoległy, kanon Sarvastivadinów, bo jest taki pisany w sanskrycie, nie w Pali, jest ciut młodszy, zdaje się, niż kanon palijski. W każdym razie problem, jeden z fundamentalnych problemów filozoficznych buddyzmu to jest kwestia właśnie ja i tego, co nie, ja i jego statusu ontologicznego. Czy ja jest czymś takim jak w tradycyjnej filozofii indyjskiej, to znaczy tej, której kwintesencję mamy w Upaniszadach, czy też jest czymś innym. Buddyzm w tej dziedzinie, przejmując z hinduizmu upaniszadowego bardzo wiele, zwłaszcza terminologię, jednak poszedł inną drogą i fundamentalne koncepcje Upaniszad zanegował, a jednym z nich jest właśnie problem ja. Problem ja, który w Upaniszadach wygląda dosyć prosto, bo co to jest ja? Czy ja jest wieczne, czy to jest wieczna dusza niezniszczalna, tak jak się twierdzi w Upaniszadach, czy nie? W Upaniszadach, owszem, to jest wieczna dusza niezniszczalna, bo jest to jednocześnie istotowo tożsame z Brahmanem, współistotne z Brahmanem, czyli jakby z duszą świata, tak byśmy w naszej terminologii powiedzieli, który jest oczywiście wieczny, niezniszczalny. Więc siłą rzeczy Atman, czyli jednostkowa, osobista dusza, osobowa, jest też niezniszczalna i nieśmiertelna i to jest sedno hinduizmu do dzisiaj. W Bhagavad Gita mamy to pięknie bardzo powiedziane, obszernie i tak dalej. Natomiast Budda stwierdził, że nie, że niczego takiego jak Atman, niezniszczalny, nieśmiertelny, niepodlegający przemijaniu, rozpadowi, nie ma. Wszystko, sabbedhamma anatta, sabbedhamma anicca, tak się mówi w kanonie palijskim, wszystkie rzeczy, wszystkie dharmy są bezjaźniowe, nie mają własnego bytu, są przemijające, zniszczalne, bo są złożone, a wszystko, co złożone, ulega rozpadowi i musi ulec zniszczeniu. A tym samym niesie ból, nawiasem mówiąc. Więc tutaj w tym punkcie buddyzm jest zupełną innowacją w stosunku do wszystkich religii indyjskich starych, zwłaszcza do hinduizmu upaniszadowego, powiedzmy. Więc to jest, od tego trzeba zacząć. Jedną z bardzo jednoznaczelnych praktyk duchowych w tym buddyzmie, a mówiąc buddyzm, ja cały czas mam na myśli nie dzen, tylko właśnie ten buddyzm palijski w tym wypadku. Otóż w tym buddyzmie właściwie wszystkie praktyki duchowe mają na celu doprowadzenie adepta do doświadczenia, nie do poznania, trzeba te rzeczy rozdzielić, tylko do doświadczenia bezistotowości ja właśnie. Bezistotowości, czyli do doświadczenia, z którego będzie wynikać, że to ja, które uważamy do którego tak jesteśmy przywiązani, które uważamy za wieczną, nieśmiertelną duszę, sedno wszystkich religii monoteistycznych, to jest właśnie to, że takiego ja nie ma, że nasze ja, do którego jesteśmy przywiązani, jest pewnym konstruktem. Ono się formuje, ono jest, ale ono się formuje w toku naszego osobniczego życia osobowego, w toku filogenezy i przez interakcję ze światem, z otoczeniem, przez interakcję z innymi ja, z innymi w tym wypadku ludźmi, i ono się kształtuje, ono się formuje po prostu. Ono dojrzewa, osiąga jakieś apogeum swoje i potem się rozpada, potem zanika, potem się rozpada. Jak każdy byt złożony, bo ono też jest złożone. Więc jeżeli się dokonuje dekonstrukcji podmiotu, bo tak można to w dzisiejszych terminach określić, to automatycznie również przedmiot domaga się dekonstrukcji. I również do... Również, a wtedy te dwa jestestwa ulegają utożsamieniu, zrównaniu jakby. Przedmiot i podmiot. Prawda? Jeżeli zrozumiemy, że podmiot jest konstruktem. Więc chodzi o to, że
że często się mówi o zniszczeniu ja i się w ten sposób krytykuje buddyzm jako nihilizm. To jest nieporozumienie, bo tu nie chodzi o zniszczenie. Ja empiryczne istnieje. Budda też mówił o sobie w pewnych sytuacjach aham, ja, tak jak się mówi po indyjsku. Natomiast to na poziomie empirycznym, na poziomie wyższym, na poziomie tak zwanej lepszej świadomości, jak to nazywał Schopenhauer, bo tutaj Schopenhauer też używał rozróżnienia świadomości na tę gorszą, czyli empiryczną, potoczną i tę lepszą. Tę lepszą, którą się uzyskuje w doświadczeniu wewnętrznym. Doświadczeniu wewnętrznym, doświadczeniu estetycznym również, które u Schopenhauera miało walor figury zbawczej, że tak powiem. Więc do tego prowadzi praktyka duchowa. Praktyka duchowa właśnie buddyjska. Szczegółowo opisana, skodyfikowana, podzielona na rozmaite etapy i tak dalej, i tak dalej. Prowadzi do te praktyki medytacyjne, praktyki duchowe, coraz bardziej zaawansowane, prowadzą do doświadczenia pustości ja. A ponieważ jest ścisła korelacja między ja i między światem, ponieważ buddyzm, podobnie jak hinduizm, wychodził z założenia przedfilozoficznego, niewyrażonego nigdzie wprost, ale oczywistego dla przedstawicieli właśnie wszystkich dawnych, starych kultur, zwłaszcza orientalnych, mianowicie wychodził od stwierdzenia tożsamości mikro i makrokosmosu. To znaczy mikrokosmos to był człowiek, makrokosmos to był kosmos, prawda? Od tożsamości. W starych tradycjach greckich również to było mikrokosmos i makrokosmos. Mikrokosmos to jest człowiek, czyli to jest, ale człowiek jednocześnie jest też kosmosem. Czyli człowiek jest, to jest mikrokosmos, a kosmos to jest makrantropos. I vice versa. Więc dochodzimy do doświadczenia pustości ja, doświadczenia rzeczywistości empirycznej jako pustości. A to jest doświadczenie w buddyzmie kluczowe. De facto ono jest równoznaczne z osiągnięciem tego wyższego wglądu, oświecenia po prostu, bodhi. I właściwie tu już można mówić o nirwanie, jeżeli to jest doświadczenie trwałe i takie rzeczywiście fundamentalne. Więc to znalazł właśnie na wschodzie, to znalazł właśnie w dzenie, bo w dzenie mamy do czynienia z tym bezpośrednim oglądem rzeczywistości, niezapośredniczonym. Jedną z obsesji Miosa było również uzyskanie niezapośredniczonego widzenia świata, widzenia rzeczywistości. Normalnie widzimy świat, wydaje nam się, że widzimy go bezpośrednio, niezapośredniczony, to jest nieprawda. Widzimy go uwikłanego, obraz świata, widzimy uwikłany no w co najmniej trzy, według Kanta w dwa takie warunki przedustawne, prawda, w dwa a prioryczne warunki, to znaczy w czasu i przestrzeni, ale jest i trzeci, jeszcze jest zapośredniczenie przez język, przez dyskurs, przez struktury języka, których sobie nie uświadamiamy, jak patrzymy na świat. Ale patrzymy go w taki sposób, że on zawsze jest jakby odkształcony, nie mówię zniekształcony, tylko mówię odkształcony, Miłosz mówił wręcz zabrudzony, przez zapośredniczenie językowe właśnie. Tego Miłosz chciał uzyskać w swojej ekspresji poetyckiej, a do tego mu właśnie służyły haiku, nie tylko haiku zresztą, to jest wcześniej w wielu wierszach, już to dążenie, ta tęsknota za takim właśnie widzeniem świata bez nazwy, bez imienia, jak on to nazywał, czyli bez zapośredniczeń. Widzimy to w wielu wierszach. No, ten wiersz, o którym pan wspomina, który ja tam zresztą w tej rozmowie swojej z Miłoszem przytaczam, co pamiętam, jak Miłosz się ucieszył, jak ja to zacytowałem ten wiersz. To jest wiersz To jedno ze zbioru Kronik.
widzieć, być samym tylko czystym patrzeniem. Widzieć świat, widzieć wszystko tam, gdzie kończy się ja i kończy się przedmiot i kończy się podmiot, prawda? Czyli już widzieć rzeczywistość w jej pierwotnej, domniemanej jedności. Nierozbitą na podmiot i przedmiot, tak jak normalnie to robimy podświadomie tutaj, będąc prowadzonymi przez struktury naszego języka. Bo nie we wszystkich językach jest tak się to widzi. Są języki takie, gdzie opozycji silnej między podmiotem i przedmiotem nie ma i odpowiadają temu struktury językowe po prostu. No, powiedzmy, sanskryt należy do języków indoeuropejskich, ale tamto ja też często jest zepchnięte na drugi, trzeci plan w wypowiedzeniu, w strukturze zdania, a na pierwszym planie jest co innego. Na pierwszym planie jest sama czynność albo rezultat czynności. Natomiast sprawca czynności gdzieś tam jest nie w mianowniku, jak chodzi o przypadki gramatyczne, tylko w narzędniku. Czyli mną jest coś zrobione. Zrobione jest to i to mną. I to mną jest gdzieś tam daleko. Podobnie jest w językach takich jak tybetański na przykład. To są tak zwane konstrukcje ergatywne, które faworyzują, tak bym powiedział, sprzyjają widzeniu świata w taki sposób. W sposób nierozbity na przedmiot i podmiot. Na przedmiot i podmiot. A podmiot, no trzeba by jeszcze gwoli ścisłości, gwoli poprawności politycznej dzisiejszej powiedzieć podmiotkę, bo nie może być tylko podmiot, prawda? Może być też podmiotka, no ale to. Chciałem wejść na moje hobby takie językowe. Więc to znalazł Miłosz właśnie w haiku, których struktura, budowa jest wszystkim tutaj na tej sali na pewno doskonale znana, nie muszę jej referować, ale ona się znamionuje właśnie tym, że jest czystym widzeniem, czystym opisem, absolutnie obiektywnym. Tam ten obserwator jest właściwie go nie ma jakby. Widzi się coś samo. Prawda? Widzi się coś samo. To samo jest w poezji chińskiej. Jest taki piękny wiersz Li Pai, czy tam Li Po, jak się u nas w Europie go, gdzie, o ile pamiętam, pięć znaków w linijce, chyba pięć linijek. I to jest obrazek niebo rozcinane przez szafirową wodę, przez rzekę, która płynie między dwoma zielonymi brzegami, gdzieś tam daleko bardzo, szybko i na końcu, a na tej wodzie bardzo daleko, bardzo maleńka łódeczka. To jest po prostu obraz. Obraz. Tutaj obserwatora właściwie nie ma, nie wiadomo kto to jest. Zdania mają charakter równoważników zdań, nie mają konkretnego podmiotu na przykład, są tylko czasowniki opisujące jakieś czynności czy stany. Natomiast nie ma tego, kto widzi. I zdaje się, że o coś takiego chodziło Miłoszowi. Znaleźć na gruncie naszego języka taki sposób poetyzowania, taki sposób pisania poezji w oderwaniu od tej dychotomii, od tego rozbicia, które jest sztuczne. Sztuczne i nieraz bywa szkodliwe. Tej dychotomii na podmiot i przedmiot. Tego ma nie być. Do tego Miłosz dążył w swoich eksperymentach, powiedzmy z haiku. Ale one są chronologicznie, jest to jednak późniejsze niż to pierwsze dotknięcie buddyzmu, które jednak było we wczesnej młodości u Miłosza. Jeszcze podparte tymi doświadczeniami egzystencjalnymi, tymi wstrząsami osobistymi, które on jako dzieciak przeżył. Przecież chodzi mi o zabijanie, o śmierć, o cierpienie zadawane żywym istotom. No więc nie wiem, czy powiedziałem wszystko, czy o czymś zapomniałem. Jeśli tak, to proszę mi przypomnieć.
Ja myślę, że ten sposób takiego patrzenia, obrazowania świata, i który wyrażał się w jego języku, był rzeczywiście na takim też bardzo wczesnym etapie. Bo przepraszam, jeszcze tylko dodam, że ten zwrot z tego wiersza to jedno, być samym tylko czystym patrzeniem bez nazwy, tam gdzie kończy się ja i tak dosłownie znalazłem u Schopenhauera chyba w jego takich zapiskach z roku 1813, zapiskach, które się nazywały Cholera Buch. Mm-hmm. Dziennik z czasu zarazy jakiejś tam. Mm-hmm. Przy tej okazji on coś takiego powiedział. Prawie dosłownie Miłosz to powtórzył w wierszu o 50 lat. Co ja mówię? O 150 lat późniejszym. Więc to tak. Tak. A propos. Tak, tyle wątków się tutaj pojawia. Mnie w tej chwili bardzo zainteresowało to, co pan mówił na samym początku. To znaczy zastanawiam się, dlaczego Miłoszowi nie było bliżej właśnie do hinduizmu, gdzie jest to ja jako atman, takie bardziej substancjalne. Coś, mam wrażenie, że bliższego koncepcji chrześcijańskiej duszy. Tak, tak, ma pan rację. Tak. A on wybiera jednak w pewnym sensie anihilację tego ja. Czemu akurat buddyzm, a nie hinduizm, który jakoś wydaje się, że przynajmniej z takiego logicznego punktu widzenia powinien być Miłoszowi bliższy? Ma pan rację. To jest bardzo, bardzo celna uwaga. Mnie kiedyś to tak przez głowę przeleciało, ale nie zastanawiałem się nad tym, szczerze mówiąc, głębiej. A rzecz jest warta rzeczywiście namysłu, bo tak powinno być. Tak powinno być. Hinduizm jest znacznie bliżej świata pojęć, nawet kategorii teologicznych chrześcijaństwa niż powiedzmy buddyzm. Znacznie bliżej. Ale on tam też by nie znalazł odpowiedzi na pytanie zasadnicze, bo nad tym hinduizm się nie zastanawia. I tak nawiasem mówiąc, to hinduizm tutaj daje odpowiedzi, które by Miłosza absolutnie nie satysfakcjonowały. Przeciwnie, zbudziłyby w nim od razu sprzeciw. Mianowicie problemu zła w hinduizmie nie ma. Nie ma problemu zła. W takim rozumieniu, jak go stawiał sobie Miłosz. To znaczy problemu cierpienia, sensu cierpienia i cierpienia niezawinionego i tak dalej, i tak dalej. Tego problemu nie ma w hinduizmie. W hinduizmie nie ma zakazu zabijania. W hinduizmie się zabija. W hinduizmie zabijało się zawsze, na przykład składały się ofiary. Buddyzm jest, nie wiem, czy nie jedyną wielką religią, gdzie w ogóle nie ma ofiary w rozumieniu religii monoteistycznej. I nie było nigdy ofiary. No bo nie ma komu składać ofiar. Skoro tam nie ma Boga osobowego w rozumieniu monoteizmu, to nie ma komu składać ofiar. Nie ma za co dziękować, bo nie ma komu dziękować. W buddyzmie życie na przykład nie jest darem, tak jak w religii monoteistycznej. Jest długiem, który zaciągamy, długiem karmicznym, który zaciągamy rodząc się, który musimy spłacać własną działalnością karmiczną, prawda? Więc w hinduizmie, na przykład, w tej chwili taką ekspresją hinduizmu najbardziej znaną na świecie to chyba jest, jak chodzi o teksty, to jest Bhagavad Gita, prawda? A tam pan ma dialog Arjuny z Wisznu na polu bitwy, prawda? Jak Arjuna wzdraga się przed zabijaniem, nie chce zabijać, bo tam po drugiej stronie ma swoich krewniaków, prawda, i tak dalej, i tak dalej. A Wisznu mówi, zabijaj, bo to jest twoja dharma jako kszatrii, jako rycerza. A w istocie nie ma czegoś takiego jak zabijanie. I tam jest, i tak jest takie zdanie jest na końcu którejś strofy, że człowiek, który pełni swoją dharmę, nawet jeżeli zabija, to nie zabija. Nahanyate hanyamane sharire, tak jest powiedziane. Nie zabija w zabijanym ciele. Ciele, które jest niby zabijane, on de facto nie zabija. Dlaczego? Bo ciało w hinduizmie, i tak jak w innych religiach indyjskich, ale szczególnie w tym, jest czymś takim jak ubranie zużyte, które po znoszeniu wyrzucamy i zakładamy nowe.
a tym, co jest nieśmiertelne, naprawne i co, czego zabić nie można, nawet gdyby się bardzo chciało, to jest Atman. To jest osobowa dusza nieśmiertelna, tożsama z Brahmanem. Więc to są te okoliczności, można by ich parę więcej znaleźć, które sprawiłyby, że Miłosz by się od hinduizmu jednak zdecydowanie odwrócił. Bo no, nie szło to po linii jego obsesji i jego świata wartości, tak bym powiedział. Ale to tak na pierwszy rzut oka mogłoby wyglądać, że tu byłoby bliżej, prawda? Bo hinduizm też jest religią teistyczną, właściwie monoteistyczną. Tam pod tymi hipostazami rozmaitymi, boskimi, de facto kryje się jeden Bóg, prawda? Niewyrażalny, transcendentny zupełnie. No tak jak w innych religiach, tak jak w monoteizmach. Także to na ten temat tyle tytułem prowizorycznego jakiejś propozycji do rozważań. Ale rzecz jest warta zastanowienia. Jest jeszcze jeden taki paradoks, który mnie zawsze interesował właśnie w kontekście Miłosza i buddyzmu. Buddyzm jest religią tak zwaną autosoteriologiczną, czyli jakby wyznaje pewną formę samozbawienia. Człowiek, właściwie jedynie człowiek sam w sobie może się zbawić. I jest taki właśnie fragment u Miłosza odnoszący się do tego i chciałem pana prosić właśnie o komentarz. Ponieważ buddyjskie samozbawienie jest dla mojej pesymistycznej strony zbyt optymistyczne, ja wolę polegać na łasce albo na braku łaski, ufać łasce. Jest koncepcja chrześcijańskiej łaski i to jest kolejny paradoks, który mnie zastanawia, jak ta chrześcijańska, katolicka natura Miłosza odnajdowała się w tym uniwersum znaczeniowym buddyzmu. Wie pan, no, odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. To pojmowanie zbawienia jako autosoteriologii było dla Miłosza nie do przyjęcia jako katolika, jako chrześcijanina. Absolutnie nie do przyjęcia. Nie da się pożenić, że tak powiem, na płaszczyźnie wysokich, tych najwyższych wartości teologicznych buddyzmu chrześcijaństwem. W buddyzmie nie ma na przykład miejsca na kogoś takiego jak Chrystus, który wciela się jako Bóg. Hindusi znają wcielanie się Boga w różne tam, prawda, postacie, zwierzęce, ludzkie, takie, owakie. Ale Zbawiciel jest niemożliwy i niepotrzebny w buddyzmie. Niemożliwy, bo nie wyznaje się tutaj osobowego Boga, stwórcy monoteizmu. Nie ma czegoś takiego. Niepotrzebny, ponieważ karmicznego ładunku, czyli który na sobie niesiemy z poprzedniej egzystencji, które współokreśliły nasz obecny byt, obecne nasze gesty, zachowania, uczynki i tak dalej, nic nie jest w stanie. To jest tak jakby prawo przyrody, jak prawo ciążenia. Siła karmana, czyli zgromadzonych w poprzednim żywocie jakichś złych energii i dobrych energii również, bo karman może być czarny, może być i biały, prawda? Nic z tego nie uchyli, nie ma takiej siły. To jest siła trochę taka jak Moiry, jak Heimarmene, powiedzmy w Grecji, której podlegają nawet bogowie. I nie jest możliwe zbawianie kogoś innego niż siebie. Nie jest możliwe. Nie ma przenoszenia zasług. Tak jak nie ma przenoszenia win. Więc po prostu to są inne światy, wyrażające zupełnie innych założeń, zupełnie innych fundamentów. Więc tutaj w tym punkcie te dwie religie się spotkać nie mogły i nie mogą, mimo że w wielu innych punktach jest im bardzo blisko do siebie. Bo na przykład system etyczny buddyzmu, no to jest, myślę tutaj o ośmiostopniowej szlachetnej ścieżce, Ashtangaki Marga, no to jest wyjątkiem dwóch przykazań, to jest prawie dekalog. Tyle, że bardziej radykalnie postawione są tutaj sprawy, bo jak mówiłem, na przykład przykazanie nie zabijaj, no to w dekalogu, w tradycji judeochrześcijańskiej, owszem, zabijać można, są rodzaje zabijania, które
są etycznie obojętne, nie niosą, nie zaciągają zła, nie zaciągają winy. Natomiast w buddyzmie nie. W buddyzmie jak zabijamy, bo zabijamy, bo musimy zabijać, prawda? Tragizm ludzkiego losu polega na tym, że my wiemy, że zabijamy i że musimy zabijać. Robimy to nawet nieświadomie, zabijamy mnóstwo małych istot, których nie widzimy. Ale zawsze wiemy, jeśli jesteśmy buddystami, że zabijając czynimy zło, zaciągamy złego karmana. I nie ma tutaj od tego ucieczki, że tak powiem. Nie ma od tego ucieczki. Możemy tylko ograniczać tę swoją negatywną działalność, co nawiasem mówiąc dzisiaj w obecnej naszej sytuacji no, staje się niebywale wręcz aktualne, prawda? Bo jeśli tego nie potrafimy, to źle będzie z nami. Z całą społecznością ludzką będzie źle. I nie tylko ludzką zresztą. I to w buddyzmie od razu było tak postawione. Budda był realistą i wiedział, że człowiek i inne istoty żywe będą czynić zło. Ale jego działalność, jego nauczanie nakierowane było na pogłębianie świadomości i na samoograniczanie się. I to jest jedyna droga. Tylko tyle możemy zrobić. Nie możemy zła wyeliminować całkowicie. Możemy tylko je ograniczać i to z wielkim trudem. Więc tu jest realizm buddyzmu się pokazuje, prawda? Innymi słowy, ten zakaz zabijania, absolutny zakaz zabijania czegokolwiek, jak jest, trzeba traktować oczywiście nie fundamentalistycznie, tylko jako no, to, co Kant nazywał ideą regulatywną, prawda? To jest wskazanie pewnego kierunku, w którym powinniśmy dążyć. Natomiast bez złudzeń, że nam się stuprocentowo to uda osiągnąć. Ale z drugiej strony przypominam sobie, że w jednym swoim tekście Miłosz idzie właśnie w taką bardzo radykalną stronę, która tutaj już jest bardzo blisko buddyzmu, to znaczy mówi, że nie mam tutaj niestety tego fragmentu, żeby go dosłownie zacytować, ale mówi, że on nie chce zbawienia, jeżeli inne istoty nie zostaną zbawione razem z nim. To znaczy on konkretnie mówi to w kontekście duszy nieśmiertelnej, że nie zależy mu na duszy nieśmiertelnej, jeżeli również inne istoty nie będą miały możliwości zbawienia. Tak. No tutaj moim zdaniem się jednak kłania jakieś tam echo, ja tu słyszę echo koncepcji prawosławnych, to znaczy apokatastasis panton pragmaton. Aha. Prawda? Czyli nie idei bodhisattwy na przykład. Proszę? Nie idei bodhisattwy. Owszem, tylko on tego chyba nie wiedział. On nie wiedział, że mówiąc to, on jakby podpisuje się pod ślubem bodhisattwy. Bodhisattwa to była istota wysoko już zaawansowana na drodze zbawczej, ale jeszcze nie będąca Buddą, natomiast taka, która już blisko jest osiągnięcia tego ostatecznego celu, czyli stania się Buddą, a więc dosięgnięcia najwyższego poziomu nadświadomości świadomości i oczyszczenia. Otóż bodhisattwa to jest ideał zbawczy, który się pojawił, o którym już jest mowa w buddyzmie palijskim. W kanonie palijskim już o nim się wspomina. Natomiast jest to koncept nierozwinięty szerzej. Tam jest koncept arhata na pierwszym planie i Buddy. Natomiast bodhisattwa się pojawia i zostaje rozwinięty w całą osobną jakby teologię w Mahajanie. A więc w prądzie, który wyparł Hinayanę i właściwie zawojował cały świat, no z wyjątkiem tych krajów południowych, ale Chiny, Japonia, Tybet, Mongolia, to są kraje, które objęła właśnie Mahajana. I w Mahajanie ideałem zbawczym już nie jest Budda. Budda jako prawdopodobnie odczuwano ten ideał jako przekraczający w ogóle możliwości ludzkie i go gdzieś tam odsunięto na dalszy plan, czy postawiono do kąta, a na pierwszy plan wychodzą bodhisattwowie, to znaczy święci, wysoko zaawansowani,
którzy mając możliwość wejścia w tę najwyższą sferę zbawczą, soteryjną, rezygnują z niej ze współczucia dla cierpiących istot. Ze współczucia. Zostają w świecie, w tym bolesnym świecie, skazanym na cierpienie, na zło, na przemijanie i tak dalej. Zostają po to, żeby pomagać istotom, które cierpią i które chcą się od tego cierpienia uwolnić. Po to są. Zostają. I ślubują, to się nazywa ślub bodhisattwy, że dopiero wtedy wejdą, dopiero wtedy się zrealizują w pełni jako Buddowie, kiedy wszystkie istoty zostaną już uwolnione od cierpienia. No więc to jest, ponieważ jest to oczywiście na zdrowy rozum biorąc ideał nie do osiągnięcia, prawda, to wiadomo, że ten bodhisattva jest właściwie w tej perspektywie ostatnim szczeblem na drodze zbawczej, najwyższym. Właśnie bodhisattva. I to, co Miłosz tutaj powiedział, to jest prawie dokładny ślub bodhisattwy. On, zdaje się, że z tego nie zdawał sobie sprawy, że on ustawiając się w opozycji do buddyzmu, tak jak go rozumiał, de facto staje na pozycjach buddyjskich. Tyle, że Mahajany, tych późniejszych. Zdaje się, że o tym nie wiedział, ale o tym już nie zdołaliśmy później porozmawiać. Nie było kiedy po prostu. Ale wspomniał pan też o tradycji prawosławnej. Tak. Gdzie tutaj jest źródło prawdopodobnej inspiracji dla Miłosza odnośnie tego tematu? No to już tutaj już trzeba by wchodzić na dosyć sypki grunt domysłów tylko właściwie, ale jest w tradycji prawosławnej coś, co bardzo przypomina koncepcje buddyjskie, a co się różni od katolicyzmu mocno. O czym chcę mówić? Rozmawiałem o tym nie z Miłoszem, tylko kiedyś rozmawiałem o tym z księdzem Hryniewiczem, profesorem, no, który wiadomo głosił dosyć heretycką ideę, że piekło jest puste, że on nie wierzy, żeby Bóg był na tyle okrutny, żeby jakieś dusze mógł mu trzymać w piekle, prawda? Czy one same, żeby się tam mogły trzymać? No, po wieczne czasy, na wieczność. Nawiasem mówiąc, to już tak, może tak pro domo mea coś tutaj powiem. Jako chłopiec miałem taką dziwną intuicję, jak mi ktoś mówił, że może ksiądz nawet, że no, piekło to jest nieskończona męczarnia, prawda, za grzechy, za zło, któreśmy uczynili, nieskończona, że się wiecznie tkwi w piekle i będzie się tkwić, prawda. Wtedy przeszło mi przez głowę, ale byłem dzieckiem wtedy, nie umiałem sobie tego wytłumaczyć, a poza tym szybko bardzo o tym zapomniałem, ale przeszło mi przez głowę, że to jakieś dziwne jest, bo przecież no, nawet największy zbrodniarz, jak czyni zło, to kwantum zła, które uczynił, musi być ograniczone. Bo ograniczone są jego możliwości, ograniczona jest długość jego życia i tak dalej. Więc jakże można za ograniczone zło trzymać kogoś nieograniczony czas w piekle, za karę? To mi się wydało dziwne, nielogiczne. I potem po wielu latach miałem okazję o tym porozmawiać z Hryniewiczem, bo on dokładnie tę samą ideę sformułował jako teolog wybitny. On dokładnie tę samą ideę sformułował. Napisał gdzieś, że nie jest możliwe, żeby Bóg nie tylko był tak okrutny, ale żeby był tak nielogiczny, żeby za skończone zło karał kogoś nieskończonym cierpieniem. Że to jest po prostu niemożliwe, że to jest jakiś błąd w teologii, który trzeba naprostować. I taką koncepcję mamy w prawosławiu. W prawosławiu mamy również koncepcję. No, tam się bardzo, bardzo dużo mówi o tych trzech dniach, które Chrystus spędził w piekłach, wstąpiwszy do piekieł. Po co tam zszedł? Prawda? Po co tam zszedł? Jako turysta, żeby zwiedzać, chodzić wśród kotłów z gotującą się smołą? Nie, na pewno nie. Zszedł tam, żeby pomóc
tym cierpiącym duszom. Prawda? I to jest koncepcja, no, którą mamy w Mahajanie już w pierwszym wieku naszej ery. Ona prawdopodobnie, to znaczy na to nie ma na razie, a może są, ale ja tego nie śledzę, ona mogła ze wschodu, tak parę innych rzeczy, mogła ze wschodu przewędrować na zachód i trafić na przykład do teologii prawosławnej. Bo w prawosławie coś takiego jest. Nawiasem mówiąc, jak chodzi o te cierpiące dusze w piekle, niby wiecznie, to później jak rozmawiałem z Hryniewiczem, to powiedziałem, przecież księdze profesorze, przecież jeszcze jest taka sprawa, że jeżeli, tak jak twierdzi teologia, czy to prawosławna, czy katolicka, jeżeli dusza potępiona zachowuje swoje osobiste uposażenie duchowe, władzę zachowuje, prawda, duchowe, no to przecież będąc w piekle, może zmienić decyzję, może zmienić myślenie. Może w piekle zdobyć się na akt skruchy, prawda, wewnętrzny, który może sprawić, że ona z tego piekła zostanie wyciągnięta. I Hryniewicz potwierdził mi, że on też tak na ten temat myśli i że w tym punkcie trzeba by się dobrze przyjrzeć ortodoksyjnej katechizmowej teologii katolickiej. Bo to jest taki moment, który dzisiaj do ludzi zupełnie już nie przemawia. To piekło bez końca. A jak nie przemawia, to się zaczyna to lekceważyć, to się o tym zapomina. I tak się w tej chwili dzieje. Zwłaszcza, ja nie mogę sobie, szczerze powiedziawszy, wyobrazić wiecznego piekła dzisiaj, możliwości wiecznego piekła po naszych, jako gatunku, doświadczeniach ostatnich 100 lat. Na przykład po Holokauście. Czy jest możliwe większe piekło niż to, co przeszli ludzie w Holokauście? Po prostu w głowie mi się to nie mieści. No ale być może mam za ciasną głowę. W każdym razie takie o tych rzeczach akurat z Miłoszem nie zdążyłem porozmawiać, ale jak mówię, rozmawiałem o nich z księdzem Hryniewiczem. No więc tu to są takie jakieś tam takie echa, które się odzywają w miłoszowej teologii prywatnej. I które co pewien czas wychodzą na powierzchnię przez wiersze niektóre, prawda? Jako jakieś takie aluzje mniej czy bardziej niejasne. Nieraz źle interpretowane, szczerze powiedziawszy. Czytałem takie zupełnie błędne interpretacje medytacji na przykład miłoszowej czy medytacji buddyjskiej. No ale może antycypuję następne pytanie, nie wiem. No właśnie, proszę Państwa, wątków naprawdę pojawiło się tutaj bardzo wiele, ale niestety musimy kończyć przynajmniej tutaj tą rozmowę. Mam nadzieję, że pan Ireneusz Kania zostanie z nami i w kuluarach będziemy mogli jeszcze chwilę z nim porozmawiać. A tymczasem chciałem podziękować panu Ireneuszowi Kani. Bardzo proszę o brawa. Dziękuję bardzo. Zaprosić Państwa na następne dwie części naszego dzisiejszego spotkania, a teraz tutaj do przedsionka na krótką przerwę kawową, około 5 minut. Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę i dziękuję, że zostaliście Państwo z nami na drugiej części naszego spotkania dzisiejszego i mam nadzieję, że zostaniecie także na trzeciej. Proszę Państwa, druga konwersacja. Serdecznie chciałbym powitać pana profesora Jerzego Jarniewicza, tłumacza, poetę, krytyka literackiego, znawcę kontrkultury, historii kontrkultury amerykańskiej lat 60., 70. oraz pana profesora Daniela Kalinowskiego, również wykładowcy, poety, krytyka i myślę, że mogę śmiało powiedzieć buddologa.
Także dziękuję Państwu i zapraszam na rozmowę. Panie profesorze, ja zacznę od tego, czego dotknął profesor Kania, mówiąc o Schopenhauerze. Bo myślę sobie, to jest taka na dzisiaj teza do przemyślenia, że Czesław Miłosz w swoich wejrzeniach na wschód daleki, jednym z powodów, że to uczynił, było jego, po pozytywistycznemu powiem, jego pochodzenie. Otóż Litwa, proszę Państwa, wszyscy wiemy, że Litwini to szczep Ariów. Udowadniał to w XIX wieku nie jeden polski romantyk. I idąc tym tropem, cała grupa właściwie polskich romantyków, najbardziej pewnie Teodor Narbut, udowadniali, że na Litwie jest najwięcej składników indyjskich, bo to jest tak daleko od Paryża, to jest tak daleko od centrów kulturowych, że w języku, w obyczajach, w stroju, w czymś, co dzisiaj może nazwiemy folklorem, tak, jest tego orientalnego czynnika najwięcej, bo te ludy właśnie, jak już tak sobie wędrowały i się potem cywilizowały, to no, Litwini jak osiedli na północy, no dzisiaj na północy Europy, tak już zostali. I teraz jak się czyta interpretacje współczesne dotyczące Miłosza, to część środowiska podejmuje taki namysł nad tym Miłosz a Litwa. Jak rozumieć tutaj jego poczucie tożsamości. Ja oczywiście tego nie chcę kontynuować w duchu XX wieku, ale chcę właśnie pozostać przy XIX wieku. Bo czy to nie jest tak, że ten pomysł Narbuta, Tarnowskiego, czyli tych, którzy, a potem oczywiście Mickiewicza, którzy w takim duchu zachwytu nad orientalizmem pisali o Litwie i o, też i potem oczywiście słowiańszczyźnie. Czy to nie jest też jakiś trop ciekawy dla myślenia o literaturze o literaturze Miłosza? Bo oczywiście ten Norwid mi się nieprzypadkowo pojawił, bo Norwid też uważał siebie za jakiegoś tam dziedzica czegoś niezwykle starego, dawnego. I teraz dlaczego Schopenhauer? Bo profesor Kania wywołał tutaj schopenhaueryzm i samego filozofa oczywiście jako tego, który konkretne idee miał myślowe. A mnie zaś jeszcze chodzi o taki wymiar schopenhauerowskiej takiej jakby tendencji trochę zawłaszczania Orientu do swoich celów, bo jednak jak patrzymy na rozwój myśli Schopenhauera, to on szukał w buddyzmie, w Wedach nie tych jakby religii, nie tych tradycji, tylko on szukał cały czas uzdrowienia chrześcijaństwa. On przecież chciał oczyścić z ducha semickiego Biblię w duchu aryjskim. I zobaczmy, że to, od czego zacząłem, iż Miłosz na Litwie, jako o tym prastarym, najdawniejszym regionie i potem oczyszczający, dochodzący do najstarszych składników chrześcijaństwa Schopenhauer, czy to nie jest taka romantyczna idea, jakaś takie właśnie marzenie o wschodzie? Czy to nie jest też tak, że wówczas możemy myśleć o Miłoszu, o tych jego powodach zajęcia się Dalekim Wschodem przez pryzmat po prostu takiego filozoficzno-literackiego uczestnictwa w ideach europejskich. No nie wiem, pan profesor rozmawia tutaj z anglistą, nie polonistą, a nie z językoznawcą, a nie z
etnografem. Ale rozmawiał z miłoszologiem. Ale jako, nie, też nie miłoszologiem. Ale jako anglista odpowiem, że te korzenie indyjskie, korzenie Litwy, oczywiście no, pobrzmiewają takim bardzo powabnym echem i z chęcią bym się im przyjrzał. A i z jeszcze większą chęcią chciałbym te korzenie rzeczywiście zobaczyć. Bo póki one są legendą, póki są nieuchwytne, no to będą długo żyły. Gdybyśmy się im przyjrzeli, zobaczyli, że ich nie ma, albo że one są mocno, mocno wątpliwe, no to byśmy posmutnieli. Natomiast jako anglista powiem inaczej, że na Wyspach Brytyjskich był lud, zanim tam te plemiona germańskie trafiły, był lud celtycki, czy tam wiele tych ludów celtyckich, plemion celtyckich, którzy też według niektórych badaczy wywodzą się w bezpośredniej linii, prawda, z Indii. Cała sekta druidów, tak, to jest ponoć sekta kapłańska, którą można zaobserwować w kulturze starożytnych Indii, prawda? I te związki, podobieństwa, no tutaj ktoś musiał, jakiś celtolog musiałby się wypowiedzieć, podobno w kulturze do tej pory tej celtyckiej są widoczne, tak, związki z Indiami. A co do Orientu, ja nie wiem, tak szczerze mówiąc, ja raczej będę zadawał pytania niż odpowiadał, jeżeli pan profesor i państwo pozwolą. Ja nie wiem, do jakiego stopnia naprawdę Miłosz był zainteresowany Orientem. To nie jest Byron, prawda, który ubierał się w jakiś taki nie, czy turecki czy strój i udawał, że rozumie Orient i tam widzi swój los i spełnienie swojego losu. To nie jest, nie wiem, Coleridge, inni romantycy, Coleridge, który pisze o Kublakanie poemat. Czy nawet sądzę, to nie jest zapatrzenie w Orient, jakie było u Ezry Pounda, tak? Bo Miłosz bliższy był chyba tutaj temu, co pan powiedział o Schopenhauerze. Jego buddyzm mnie interesował. Proszę zwrócić uwagę, to jest silne stwierdzenie, tak? Ja mogę je zmodyfikować i dać jakieś kwantyfikatory mniejsze, ale to hasło o buddyzmie, które pojawia się w którymś tomie jego alfabetu, zaczyna się od tego, że od przytoczenia sceptycznej postawy Carla Junga, sceptycznej wobec możliwości zrozumienia buddyzmu przez człowieka Zachodu. Miłosz od tego zaczyna swój artykuł o buddyzmie. Tak? Sceptycyzm. Ba, o ile dobrze pamiętam, nie mam tej książki tutaj, ale Miłosz mówi, używa słowa przestroga, że Jung przestrzegał, prawda, nas przed przekonaniem, że my jako ludzie Zachodu możemy zrozumieć Wschód. Tak? Dosyć ostre słowo, prawda? Przestrzegał, czyli gdzieś, ja rozumiem, że Miłosz podzielał te obawy Junga, że za tym kryje się jakieś niebezpieczeństwo, prawda? Jakieś niebezpieczeństwo iluzji, niebezpieczeństwo arogancji, buty jakiejś, prawda? Albo saidowskiego orientalizmu, tak? Oczywiście gdzieś tam Said to jeszcze trochę dalej, trochę później. Natomiast chodzi mi w tym momencie jeszcze do tego, że chciałbym nawiązać do nazwiska bardzo ważnego, właśnie Ezra Pound, bo to wypowiedziane tutaj lutnia chińska, tak, wcześniej, to jest, przepraszam, fletnia, nie lutnia, tak, 1920... 20 chyba jest oryginał, 22 jest chyba po polsku, ale teraz Leopold Staff i potem lektura Miłosza, który czyta Staffa, ale który czyta właściwie francuską poezję, to oni wszyscy tak naprawdę cały czas nie dotykali, wydaje mi się, jakby oryginalnego buddyzmu, tylko cały czas istnieli w jakimś takim zawieszonym bycie, jakimś cały czas wyobrażeniu, czym jest buddyzm, nie mając generalnie jakby doświadczenia tego, co jest, no chyba wydaje mi się, też i podstawą buddyzmu, czyli doświadczenia medytacyjnego, czy doświadczenia przenoszenia ideałów buddyzmu w życie codzienne, czy w życie, nie wiem, społeczne. Chodzi mi o to, że ten
z lat 20. i potem 30. miłoszowe doświadczanie buddyzmu, które gdzieś tam pewnie się pojawiło, było jednak chyba wprawką jakąś stylistyczną albo wprawką filozoficzną, coś takiego, co przechodzili także inni wówczas, bo imażynizm, tak, jako przecież nurt poetycki, objął nie tylko Ezra Panda. W ogóle sam zbiorek, kiedyś zajmując się badaniami nad Francem Kafką, odkryłem, że Kafka był zafrapowany tym właśnie tomikiem. Ta nawet wiedza co niektórych autorów o Oriencie była, no, można powiedzieć, z nieczystych źródeł, bo jeżeli ktoś coś czerpie z tomiku poetyckiego o buddyzmie, no to cóż tak naprawdę wie o buddyzmie, tak? No więc teraz imażynizm, czy jak pan ocenia, bo panie profesorze, dla mnie osobiście to choć pojawiają się tam motywy, nie wiem, pagody, choć pojawiają się motywy posążku Buddy, czy nawet jest jakiś wiatr, nie wiem, darmiczny czy inny, to są tylko obrazki. To są takie ładne pejzaże. Przepraszam was, imażyści. Za chwileczkę będę ich bronił, dobrze, jeśli mogę. Pan profesor wspomniał o Miłoszu, o doświadczaniu buddyzmu przez Miłosza. Ja bym powiedział, że nie tyle doświadczał go, co podglądał. Naprawdę tutaj byłbym, nie rozmawiałem z Miłoszem nigdy na temat buddyzmu, więc nie chcę tutaj mówić zbyt stanowczo, ale no odwołuję się do tego, co mogłem przeczytać. Poza tym tą przestrogą jungowską, którą rozpoczyna swój tekst o buddyzmie, Miłosz jeszcze mówi coś, to się wiąże z pana pytaniem, mówi też coś bardzo znaczącego, że mnie buddyzm nie interesował w tym artykule. Mnie interesował buddyzm amerykański, prawda? Nie interesowali go buddyści, którzy przyjechali z Azji, tak? Nie interesowały go te instytucje, które zostały z Azji przetransportowane do Stanów Zjednoczonych. Jego interesował buddyzm amerykański i teraz, jeśli dobrze pamiętam, on mówił, że to jest buddyzm, dlaczego go to interesuje? Bo to jest buddyzm w jego mniemaniu nie wyłączający, tak? Ekumeniczny. Innymi słowy, taki, z którego ja mogę troszeczkę wziąć dla siebie, nie rezygnując ze swojego dziedzictwa kulturowego, tak? Nie rezygnując z, nie wiem, z przywiązania do chrześcijaństwa, ze swojego światopoglądu, tak? Ten buddyzm w takiej postaci, w takim wymiarze, który dałby się pogodzić z tym, co dla Miłosza było bardziej podstawowe. Tak? A tym bardziej podstawową, tą bardziej podstawową rzeczą była jednak, nie chcę używać etykiet, więc powiem bardzo ogólnie, zachodniość. Tak? Obejmując oczywiście litewskość też. Tak. I to mi dało też wiele do myślenia, bo jeżeli przyjrzymy się tym tropom nie wyznaniowym, nie religijnym, a poetyckim, tutaj pan Ireneusz Kania rozdzielił zainteresowania Miłosza buddyzmem jako pewną koncepcją, która podnosi absolutnie dla niego zasadniczy, prawda, temat cierpienia i odpowiedzi, jaką buddyzm daje na cierpienie, czyli współczucie, prawda? To jest, nie wiem, też w pewnym momencie Miłosz mówi, że współczucie to jest po prostu podstawowa, najważniejsza kategoria w buddyzmie. To oprócz tego zainteresowania etycznego, religijnego, wyznaniowego, ideologicznego. Było to zainteresowanie drugie, które szło, ja nie wiem w jaki sposób one były skorelowane, ale w dużym stopniu to miało dynamikę niezależną, autonomiczną. Zainteresowanie różnymi prądami, które mogą odnowić język poezji. Tutaj on by się gdzieś mieścił w tut proporcją, ale właśnie też obok Ezry Pounda, który zajął się Chinami, zajął się Japonią, bo uważał, że poezja języka angielskiego stetryczała, prawda? I trzeba szukać nowych podniet, nowych idei, nowych soków, tak? I
sprowadzał to, co mu się wydawało, może być pomocne dla poezji języka angielskiego. I Miłosz, tutaj ten obszar, czy ten nurt buddyzmu, który w sposób bardzo znaczący wpłynął na jego, ale też bardzo po swojemu, wpłynął na jego twórczość poetycką, to był Zen. Tak? I to nie jest chyba przypadek, że Miłosz chyba buddyzmu nie uczył się od Alana Wattsa, ani od Suzukiego. Czytał tam, ale też, prawda, jak mówi o Suzuki, to mówi Swedenborg, mistrz Eckhart, prawda, wszędzie udomowienie, nieustanna adaptacja, udomowienie. Jeśli można tego Suzukiego postawić obok Swedenborga, obok mistrza Eckharta, to on jest mój, prawda, to ja go jakoś zrozumiem. Ale no, buddyzmu nauczył się od Jane Hersheet, od poetki, prawda? Znaczy, nie nauczył się, ale z nią prowadził długie, to też nie byłem obecny przy tym, proszę darować, jeżeli państwo mają inne informacje, ale z tego co czytałem z wypowiedzi Jane Hersheet, Miłosz był po takim wrażeniem jej wierszy i tych wątków buddyjskich, że do niej sam zadzwonił i poprosił rozmowę. I rozmawiał. Ona do tej pory wspomina, jak bardzo to były gorące rozmowy. Rozmowy, które no właśnie z jednej strony dotyczyły tego, co nazwiemy problemem cierpienia i odpowiedzią na to, czyli współczucie. I mówi o tym, że też pani Renosz Kalnia tutaj wspomniał o tym, że Miłosz no, nie akceptował naprawdę tego aspektu buddyzmu, w którym jaźń jednostkowa ginie, prawda? Dusza jednostkowa się gdzieś rozpuszcza w tej duszy świata. To dla niego było niezrozumiałe, nie do przyjęcia. Natomiast buddyzm był jakąś odpowiedzią, bo był jakąś odpowiedzią na to, co można nazwać teodyceą, tak? Tym problemem wytłumaczenia obecności zła w świecie stworzonym przez dobrego Boga. Buddyzm na to miał odpowiedź sprytną, bo Boga nie ma, prawda, w buddyzmie i tam nie ma kolizji. Tam po prostu cierpienie nie jest, nie pytamy dlaczego, tylko co zrobić, żeby nie cierpieć, prawda? Buddyzm nie zadaje pytanie, skąd się bierze cierpienie, tylko co, jak go uniknąć, tak? Znaczy, pyta też, skąd się bierze cierpienie, nawet daje odpowiedzi, ale oczywiście jest ta różnica. Ale tutaj jeszcze jedna kwestia, bo jest szeroki zakres terminu buddyzm amerykański, to jest bardzo szerokie, nie? I też jak czasami przegląda się różnego typu opinie czy takie, nazwijmy to, sądy o Miłoszu amerykańskim, czy Miłoszu zakorzeniającym się w Stanach, to no, też go się zestawia z bitnikami. I tutaj, czy to nie jest tak, że akurat poetka, o której pan mówi, to już nie jest Beat Generation z lat 50., to już jest 30-40 lat później. Ale chyba rzeczywiście warto być ostrożnym w tym zestawieniu Miłosza z pokoleniem Beat Generation, bo jeżeli, załóżmy, takimi najważniejszymi, czy też najbardziej, nie wiem, może znanymi autorami mieliby być Allen Ginsberg czy Jack Kerouac, no to rozpatrując ich twórczość z punktu widzenia buddologicznego, to nie byli żadni buddyści. To po prostu jest jakaś tylko kwestia cytowania, wyciągania z kontekstów, z innych tam dzieł, sentencji, które ciekawie brzmią. To jest oczywiście też i pewna otoczka, bo jeżeli w Uczędze Dharmy się pojawiają, no to tak, jest jakiś tam wzorzec stylistyczny w pismach, załóżmy kojarzonych z buddyzmem. No ale nawet jeżeli Ginsberg pisze wiersze zatytułowane po buddyjsku, czy przechodzi konfirmację, tak jak on tam sobie nazywa buddyjską, no to trudno powiedzieć, aby w latach 50. czy 60. Ginsberg był buddystą. Natomiast jedno nazwisko się pojawia ciekawe w tej grupie, nawet najstarszych bitników, które
chyba mogło być także ważne dla cytowanej poetki. Snyder, tak, Gary Snyder, bo on choć na początku tam eksperymentuje z używkami i pisze pod wpływem LSD i jednocześnie medytuje, no to oczywiście jest sprzeczne z buddyzmem, no ale jemu się tam zdarza. Natomiast późniejsza postawa Snydera no jest już jednak bardziej konsekwentnie buddyjska. Ale teraz jeszcze zapytam o Snydera. Czy Snyder jest też wyłącznie, no nigdy nie jest wyłącznie, w humanistyce nic nie jest wyłącznie, ale czy jest taki znowu na wskroś odkrywczy w sięgnięciu do buddyzmu, czy też nie jest kontynuatorem i znowu romantyzm transcendencjonalistów? Tymi pytaniami pan mnie niesłychanie pobudził i zapłodnił. I te pytania, które padły jeszcze jakieś 5-10 minut temu, one nadal gdzieś tam dźwięczą mi w głowie, więc państwo pozwolą, że może wrócę też do tego pytania o imażyzm. A potem będą bitnicy. Imażyzm, czyli ten nurt, który powstał przed pierwszą wojną światową, w czasie pierwszej wojny światowej, gdzieś związany z nazwiskiem Ezry Pounda. Nurt, który miał odświeżyć poezję angielską, anglosaską, bardzo ważny. Dla mnie to jest po prostu przełom, prawda? Gdyby tego nurtu nie było, nie wyobrażam sobie współczesnej poezji języka angielskiego. Nurt, który w sumie trwał bardzo krótko, ale wyczyścił pole po takiej katastrofie neoromantyzmu, prawda? I to był nurt, który stawiał na konkret, przedmiot, na bezosobowość, tak? Wycofanie podmiotu i podmiotki. To był nurt, który stawiał na sugestie, na unikanie jakiejkolwiek deklaratywności, tak? I na ucieczkę przed abstrakcją, tak? Przed mglistością, abstrakcją, która panoszyła się wtedy w poezji języka angielskiego. I ten nurt w jakiś sposób, imażyzm, był na pewno inspirowany, nie powiem poezją chińską i haiku, czy poezją japońską, tylko tym, jak czym się ta poezja wydawała tymże poetom, prawda, i twórcom tego nurtu. I czy można mówić o bezpośrednich wpływach, czy też na kształt tego wiersza imażystycznego wpłynęło także coś innego, na przykład filozofia, nie wiem, fenomenologia, nie? Ta redukcja eidetyczna, prawda? Te koncepcje gdzieś tam mogły też inspirować tych poetów, ale te wiersze imażystyczne no, mają te wszystkie zalety, które widzimy w poezji haiku, o których będziemy rozmawiać za chwilę, a które to wiersze na pewno się z haiku nie wywodzą. To nie możemy sprowadzić tych wierszy do tłumaczeń, adaptacji, wersji japońskich haiku. I jeśli państwo pozwolą, to przeczytam jeden z moich ulubionych wierszy. T. Huma to był poeta, którego dzieła zebrane liczą 6 wierszy krótkich. Ale był także filozofem, teoretykiem i no, zginął w czasie I wojny światowej. I on w zasadzie pisał jeszcze przed powstaniem tej grupy imażystycznej. To jest króciutki wierszyk, proszę się nie uciekać. W przekładzie Leszka Engelkinga. Czytam go dlatego, że jak państwo pamiętają, jak wyglądają wiersze Czesława Miłosza, a jeżeli pan profesor mi pozwoli, to potem przeczytam też króciutki jedno haiku Miłosza, żeby się państwo uchwycili, jak bliskie, jak spowinowacone są to typy wyobraźni poetyckiej. Okej, okay. T. Hulme, wiersz Przed dokiem w przekładzie Leszka Engelkinga. W połowie nocy ponad cichym dokiem, u masztu uwiązł w sieci lin wysokiej księżyc. Co stało się tak oddalone, jest zapomnianym dziecięcym balonem. Okay? W połowie nocy ponad cichym dokiem, u masztu uwiązł w sieci lin wysokiej księżyc. Co stało się tak oddalone, jest zapomnianym dziecięcym balonem. Tak? No to jest momentalność haiku idealna, prawda? To jest wiersz o
prawdzie czy o postrzeżeniu, które jest jakby zawieszone, zanim jeszcze umysł rozpocznie pracę analityczną. Tak? Pracę analityczną, czyli czy rzeczywiście ten księżyc mógł uwiązać w sieci lin wysokiej, prawda? Czy ten księżyc w ogóle jest złapany w sieć lin? Przecież jak zaczniemy myśleć, no wiemy, że nie może być złapany, bo jest ciałem niebieskim, które jest ciałem ogromnym. To po pierwsze jest daleko, a nie w sieci lin, prawda? Ale to są wszystko, to jest nasza wiedza, którą dopiero po jakimś czasie zaczynamy implementować, próbując zrozumieć, raczej niż próbując doświadczyć, prawda, tego obrazu. To jest wiersz no, wspaniały pod tym względem właśnie, że chwyta ten moment, kiedy jeszcze nie zaczynamy analizować. Kiedy to, co widzimy, ten tarczę, prawda, która może być księżycem złapanym w sieć, albo może być balonem, bo to, że wiersz się kończy, co stało się tak oddalone, jest zapomnianym dziecięcym balonem, wcale nie znaczy, że widzimy księżyc, a potem myślimy, nie, to jest balon. Być może to był balon, znaczy tak, że to może być nadal księżyc, który wygląda jak balon, prawda? Bo nie możemy zrozumieć, że księżyc został złapany w tę sieć. Tak? I teraz coś jest bardzo ważnego w tym wierszu. Krótki wiersz, ale on buduje sytuację, która umożliwia tego typu percepcję i zawieszenie właśnie naszej analityczności, skłonności do analitycznego myślenia. W połowie nocy ponad cichym dokiem. Ciemność, cisza, wyłączenie wszystkich innych zmysłów. Jeżeli jest ciemność też, prawda, to ginie perspektywa. Księżyc jest po prostu nałożony na obraz, prawda, tego masztu, nałożony w percepcji. To skupienie, wyłączenie jakby całego świata. Cały świat jest wymazany. Koncentrujemy się wyłącznie właśnie na tym obrazie, na tym czerwonym, znaczy czerwonej tarczy, która może być balonem, która może być księżycem, która może być i balonem księżycem. W wierszu ona będzie i balonem i księżycem. Ja już kończę, tylko bo przecież nie mówimy o Hulmie, ani o imarzystach, tylko przeczytam jeden wiersz z tego tomu haiku. Jeszcze krótszy. Tak. Opadły kwiat wrócił na gałąź. To był motyl. Nie widzę bliższego pokrewieństwa dwóch wierszy, jak te dwa, które teraz przeczytałem. Prawda? Opadły kwiat wrócił na gałąź. To był motyl. To, że wiersz się kończy, to haiku skończy się twierdzeniem, to był motyl, wcale nie znaczy, że to był motyl. Nadal wydaje mi się, że uroda tego wiersza, przy czym to mówimy o tłumaczeniu. Znam tłumaczenia angielskie i one nie są tak jednoznaczne, prawda? W tłumaczeniach, które znam, na przykład ten wiersz brzmi tak. Opadły kwiat wrócił na gałąź, motyl. I teraz, motyl, ten kwiat jest motylem w końcu? Czy ten kwiat wygląda jak motyl? Czy to był rzeczywiście, mógł to być kwiat, prawda? W jakimś powiewie wiatru. Ja sobie wyobrażam, że mógł to być jakiś powiew wiatru, który uniósł ten kwiat ponieważ nie możemy tego zrozumieć, jak to, że kwiat leci do góry i wraca na gałąź, mówimy sobie, motyl, to musi być motyl, prawda? Więc to zawieszenie, taka niepewność, która jest niepewnością najpiękniejszą, jaką możemy mieć w życiu, nie? Bo takiego wzbogacenia się naszego doświadczenia, wzbogacenia się świata, gdzie świat może być i taki, może być balonikiem, prawda, i księżycem, gdzie może być i kwiatem, i motylem. Mamy w tym bardzo tradycyjnym, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, to jest haiku z XVI wieku. XVI-wieczne haiku, którym chyba Miłosz tak otwiera ten zbiór. Więc zainteresowanie haiku Miłosza, jestem przekonany,
było motywowane także tymi eksperymentami, prawda, imarzystycznymi. I Miłosz na pewno wiedział o imarzyzmie i czytał poetów imarzystycznych, a jeszcze bardziej czytał Amerykanów, którzy, nie wiem, William Carlos Williams, którego do imarzyzmu przypisać nie można, ale gdzieś tam wyrastał, prawda, z imarzyzmu. Więc takie poszukiwanie właśnie poezji bezpodmiotowej, prawda, konkretnej, gdzie zderzają się jakieś dwa spostrzeżenia, dwie percepcje zawieszone w takiej niepewności, to mogło mieć także źródła właśnie anglosaskie. Mogło mieć, jasne. Ja myślę jeszcze sobie o jednak pewnych zagrożeniach przy imarzynizmie albo imarzyzmie, bo to tak i tak chyba można by powiedzieć. Sama nazwa wskazuje prądu, że jest skupiona na wizualności, na tym, co się przedstawia zmysłowi i na teraz ewentualnie dobrym, trafnym, możliwie bliskim słownej reprezentacji tego, co się widzi. I tak jak dobrze sobie tutaj chyba wszyscy uświadamiamy, że jest to nurt, który się właśnie rozwija już, mamy tą pierwszą wojnę światową i później, bo teraz ja sobie przypominam, że staw to jest jeden w polskiej tradycji. Miłosz wcale nie był jakimś takim wielkim admiratorem poezji Staffa. Z jednej strony mówię o jego miodności, czy więc niby coś pozytywnego, ale z drugiej strony on też czuje, że to jest taka właśnie dawna, modernistyczna jeszcze postawa estetyzmu. A on chyba właśnie nie do końca, nasz Czesław Miłosz, chyba nie do końca lubił estetyzm i te takie hasła tworzenia sztuki jako muzyki, sztuki jako architektury, sztuki jako sztuki, tak? Tylko i właśnie, tutaj powoli dochodzę, bo mamy staw, mamy jeszcze Iwaszkiewicz, Oktostychy, też jakby w takim duchu imarzynizmu napisane, ale dlatego chcę podejść do spraw już amerykańskich, bo wydaje mi się, że to coś, co mogłoby go potem łączyć z głębszym rozumieniem i Orientu, i chyba buddyzmu, jest właśnie ów Snyder, który może i gdzieś na początku był, załóżmy, tym buntownikiem, który jako młody człowiek mógł rzeczy robić głupie. Natomiast z chwilą, kiedy dał sobie spokój z eksperymentami środków psychotycznych i zamieszkał z boku cywilizacji, powiedział generalnie cywilizacji nie, raczej poszukując jedności z naturą, to tu mi się wydaje, że chyba i Snyderowi, i potem, jeżeli można by coś jakby pogłębić ten rozumienie Miłosza i Orientu, to zaczął poszukiwać doświadczenia, a nie obrazu. Czy tu nie jest jakaś ciekawa sprawa do omówienia przy Miłoszu? Na ile jest to jego, te wybory są wyłącznie intelektualne, a na ile są rzeczywiście też i doświadczeniami? No są doświadczeniami, ja tylko tak zaoponowałem przed określeniem doświadczanie buddyzmu, tak? Doświadczanie, bo mi się wydaje, że on był zainteresowany, no ale w przeciwieństwie, no nie wiem, do Ginsberga, no nie chodził na kursy medytacji, no nie właśnie. Miał swojego mistrza, prawda? Pan tutaj wspomniał, że Ginsberg no, też nie był buddystą. No był. No, był, jako bitnik. Tak? W latach 40. miał to doznanie mistyczne pierwsze, nie wiem, 48 rok, kiedy wydawało mu się, że przemawia do niego William Blake, prawda? A on ma możliwość wglądu w kosmos i kosmos nagle okazał mu się jakoś otwierający się na kolejne jakby przestrzenie, tak jakoś opisywał. Ważne dla niego doświadczenie, do którego wracał w różnych wierszach. Potem już jako bitnik
tylko pamiętajmy, że on przechodził różne metamorfozy. Tak, właśnie różne miał tak, etapy. Stał się tak, takim guru kontrkultury i hipisów, ale to był absolutnie eklektyczny, eklektyczne zainteresowanie buddyzmem i on potrafił, no nie wiem, buddyjskie jakieś mantry odśpiewywać, a jednocześnie krzyczeć Hari Hari, Hari Krishna, tak. Prawda? W latach 40., 50., na początku lat 60., może nawet do końca lat 60., nie wiem, to trzeba byłoby sprawdzić. Naprawdę dla Ginsberga buddyzm, hinduizm, wszystko jedno, prawda? No korali, i w tym znaczeniu mówiłem, że on nie jest buddystą. Tak, ale w latach 70. jednak 70-tych, 80-tych, trafia, prawda, tak. Pod skrzydła, no jak się okazało, szarlatana, ale jednak chodzi mi o Trungpę, tak? Który zanim się okazał szarlatanem, jednak wprowadził bardzo głęboko Ginsberga w tajniki buddyzmu. Panie profesorze, a dlaczego szarlatanem? Dlaczego Trungpa jest szarlatanem? Trungpa? Tak, Chogyam Trungpa. Wyłudzał pieniądze, wykorzystywał seksualnie swoje uczennice. Był alkoholikiem. No, wydaje się, znaczy, był osobą, która przyniosła buddyzmowi więcej niesławy niż sławy. Tak? A tu by się pan mylił. To by się pan mylił. To bym odesłał pana do nagłosu zredagowanego przez Jerzego, do nagłosu kontrkulturowego. No tak, kontrkulturowego, gdzie jest Elliot Weinberger, prawda? Elliot Weinberger pisze właśnie o Trungpie i to nie czas i chyba nawet nie temat, żeby wchodzić w to, że to była podła postać, krótko mówiąc, naprawdę. W jaki sposób on z Merwinem, to jest taka historia, prawda, gdzie siłą wyciągnięto Merwina, który tam przyjechał, żeby wziąć udział w jakiejś szkole tej Disembodied Poetics Dona Ropy, tak? A ponieważ Merwin już miał dosyć tego, co wyglądało mu na początek orgii, wycofał się ze swoją przyjaciółką do pokoju, Trungpa kazał go wyciągnąć, ich wyciągnąć siłą i rozebrać do naga. No to był słynny skandal, więc nie wiem, czy można bronić, czy nie. Jeżeli pan profesor chciałby bronić, to proszę. Tak, chciałbym, ale będziemy bronić, będę to bronił to w tak zwanych kuluarach. Tak, ale Trungpa, a z drugiej strony jestem przekonany, że jeżeli, znaczy nie jeżeli, bo przecież Ginsberg już mówił o sobie jako buddyście, tak? I naprawdę buddyzm znał, bo od lat 70. To dzięki właśnie Trungpowi. Mogę wrócić do Jane Hirschfield? Jane Hirschfield, jak najbardziej. Do Jane Hirschfield i tych różnych powikłanych jednak ścieżek, którymi różne pomysły dochodziły do Czesława Miłosza, a my może zbyt pochopnie mówimy o buddyzm Miłosza, prawda? No jest ten moment wieczny miłoszowy. Buddyjski? Haiku idealny? Zen? Moment wieczny. Kto wie, czy on nie sięga dużo, dużo wcześniej do tego, o czym mówiła też Jane Hirschfield, że ona gdzieś tam czytała wiersze inspirowane buddyzmem, czytała wiersze inspirowane buddyzmem Czesława Miłosza, ale potem znalazła dla siebie te same intuicje w poezji Wordsworth'a. Tak? Czyli znowu romantyzm. Mówiliśmy o Coleridge'u Byronie. To jest akurat pierwsze pokolenie romantyków. I jeżeli Miłosz mówił o momencie wiecznym, czy chwili wiecznej, to momencie wiecznym, czy zatrzymaniu, prawda, czasu, i w którymś też z esejów chyba opowiadał, że on myśli o takim szczęśliwym życiu, w którym nie będzie pamięci i nie będzie przyszłości, prawda? Na Boga, Miłosz bez pamięci, ja sobie nie wyobrażam Miłosza bez pamięci. Ale gdzieś to go nękało i wabiło, prawda, żeby żyć w wiecznym momencie teraźniejszym, który także jest takim momentem esencjonalnym, prawda, gdzie się objawia esencja rzeczywistości. Wordsworth miał koncepcję
spots of time, czyli takich plamek czasu, prawda, miejsc czasu, spots of time. To jest dla mnie dokładnie to samo, znaczy dokładnie, no nie może być nigdy to samo, ale bardzo bliskie rozumienie tych chwil zawieszenia, tak, gdzie chwila obecna jakby unieważnia przeszłość, albo nie, wchłania w siebie przeszłość i wszystko, co potem może się wydarzyć. Czyli no znowu jakiś trop anglosaski, bo przecież to zainteresowanie Miłosza buddyzmem miało miejsce, takie najbardziej energiczne zainteresowanie Miłosza buddyzmem miało miejsce na obszarze anglojęzycznym, jednak anglosaskim. Tak, i jeszcze w tym konkretnym miejscu Stanów Zjednoczonych, gdzie jak wiadomo zagłębie wręcz buddyzmu panuje. Ja chcę powiedzieć trochę tutaj, nie żeby może w obronie, bo rzeczywiście to nie jest miejsce, żeby bronić Chögyama Trungpę. Natomiast, co chcę powiedzieć, jeżeli chcemy pokazać rzekomo rozumiejącego buddyzm Ginsberga na równi z rzekomo naciągaczem Trungpą, to jednak to nie jest jakby w porządku do całej sytuacji, ponieważ jeżeli Amerykanie w tych tam od lat 50-tych, 60-tych próbowali buddyzmu, to jednak mimo wszystko myślę, że 90%, może więcej, właśnie 95% z nich pozostawało na poziomie etykiet. Jeżeli czytamy wiersze na przykład Richarda Bakera, który był początkowo, załóżmy, hipisem czy uczestnikiem ruchu, potem zaś został Roshim, to jednak taka poezja ma inny status, aniżeli kogoś, kto tylko, nie wiem, przeczytał 2-3 tłumaczenia i wprowadza je do swojego utworu. Teraz tak samo, jeżeli Ginsberg uważa się za buddystę, ogłasza to całemu światu i my bijemy brawo, mówiąc, że o, to jest Ginsberg, a wiemy, że w tym samym czasie, jeżeli tak łatwo krytykujemy jego nauczyciela, no to powiedzmy, że w tym samym czasie Ginsberg robił równie absurdalne rzeczy. Więc chodzi mi raczej o to, że gdzie jest tak zwany, bo nie ma przecież prawdziwego buddyzmu, ale gdzie jest ten rzeczywiste doświadczenie, o którym mówimy, które próbuje być potem zamanifestowane w literaturze, a gdzie jest tylko właśnie udawane, takie farbowane, gdzie jest jakby koloryzowane. Ja sobie myślę, że jak dla amerykańskiego czy też anglojęzycznego kręgu kulturowego, to jeżeli czytał Miłosz, a czytał Alana Wattsa czy Reginalda Blytha, to nie są to dla mnie dwa nazwiska jakby jednakowo ważne, ponieważ z punktu widzenia buddologicznego jeden coś wiedział, a drugi już dużo mniej. I w ogóle część opracowań amerykańskich o buddyzmie jest nawet nie z drugiej, tylko z trzeciej ręki. Więc tutaj. Ale to samo możemy powiedzieć, nie? O haiku. Haiku, który tutaj dostajemy w tłumaczeniach Miłosza, jest to haiku z drugiej, czy z trzeciej, czy z czwartej ręki. Nie wiemy, kogo on tłumaczył, prawda? To sądzę, że dzisiaj po tych 20 latach już niemożliwe, żeby taką książkę wydać, że mamy przekłady. Proszę? To jak to? O, wydawca obruszył. O to nie wiedziałem. Trzeba mnie informować. Aha, ale no, ciekaw jestem, jak ona wygląda, bo Miłosz przekładał przecież z angielskiego. Tak. Nie znajdziemy żadnej adnotacji bibliograficznej. Ja się nie mówię o tym, że nie ma informacji, czyje przekłady stanowiły podstawę dla jego przekładów. Tak? Tak. To jest nie tylko kwestia praw autorskich, bo pal 6, ja jestem pod tym względem anarchistą, niech sobie teksty żyją własnym życiem, ale dla czytelnika, czy też nawet dla tutaj obecnej Beaty Śniecikowskiej, która napisała wspaniałą książkę, podstawową książkę o haiku. No jest to jeden z problemów przy jak chcę powiedzieć, ocenie, ale przy opisie tej książki. Czym ta książka jest, prawda? Żeby wiedzieć, czym ta książka jest, jaki jest udział Miłosza, jak te wiersze się łączą z twórczością Miłosza, na ile one są inspirowane albo nawet kształtowane przez te przekłady angielskie, na ile one są od
rzeczywiście odpowiedzią na haiku japońskie, to powinniśmy wiedzieć, z jakich przekładów on korzystał, prawda? Nie ma. Tak od filologicznej roboty patrząc, dopiero wtedy jesteśmy na swoim gruncie. No i Beata tutaj szuka, prawda? Bo proszę Państwa, to nie jest tak, że istnieje jeden przekład haiku, to nawet Basho czy Isa. Tak. Też wspominasz o tym, prawda, że jest antologia, wspaniała, wszystkim polecam, zabawna. 100 przekładów jednego krótkiego haiku. Starodawny staw żaba plusk, tak? To jest ten słynny haiku. Basho, tak? To jest Basho. Proszę? No nie najlepsze, ale właśnie. Ale bardzo popularne. Ale chcę powiedzieć, że tych tłumaczeń jest 100, więc nawet w tak skondensowanym, tak krótkim, tak minimalistycznym wierszu, tak pozbawionym, nie wiem, jakichś retorycznych, prawda, figur, które mogłyby sprawić kłopot, prawda, tłumaczowi, jest 100 przekładów na język angielski. Tak? 100 przekładów. I teraz skąd i z jakiego przekładu korzystał Miłosz, dając swój przekład? Co to mówi nam, prawda, o stosunku Miłosza do tych wierszy? Tak? W ogóle się tak jakby zamazuje nam kwestia, no właśnie, czy buddyzmu, czy orientalizmu, bo być może w ogóle jej nie ma, a w związku z tym może powinniśmy... To jest podstawowe pytanie. Tak. Może w następnym spotkaniu podejmiecie ten temat, ale Beata Sińcikowska w swojej książce też pisze o tym, że ta poetyka przekładów Miłosza jest odmienna od dykcji miłoszowej gdzie indziej, prawda, w jego własnych wierszach, że to są takie zautonomizowane jednostki, prawda? Skondensowane, ale też zautonomizowane, gdzie one mogą tam się odnosić do różnych rzeczy. Ja się tak zastanawiam. Japonia, ja nie znam japońskiego na tyle. Aglutynacyjny język, stały w miarę szyk wyrazów, tak? Ale mnie się wydaje, że to jest po prostu angielszczyzna. Angielszczyzna, która jest językiem pozycyjnym, prawda? Tak. Analitycznym, pozycyjnym, gdzie czasownik może być rzeczownikiem w ogóle bez żadnej transformacji morfologicznej, tak? I w te relacje, jeżeli mamy naprawdę gołe słowa, nawet nie zdania, bo w tych haiku nie ma zdań, to tam one się mienią właśnie tą gramatyczną różnorodnością, tak? I to, co może tutaj zaskoczyć niektórych czytelników, to stosowanie przez Miłosza tych imiosłowów, prawda, które są albo niedoczepione, albo doczepione do jakiegoś innego podmiotu, prawda? Jakby podstawowy błąd. Idąc ulicą, spadła mi cegła na głowę. Tutaj jest kilka takich wierszy. Że to może być po prostu wynikiem, może być echem tłumaczenia z tych właśnie przekładów angielskich języka pozycyjnego, który jest językiem taki klocek przy klocku, prawda? Albo system zero-jedynkowy. A to znowu niebezpiecznie przechodzimy do tego, że poezja Czesława Miłosza wówczas nie ma związków tutaj z głębią, tylko raczej jest znowu stylistyką, jest retoryką ewentualnie. Ale stylistyka może być głębią, nie może być. No właśnie, ale właśnie, jeżeli by stylistyka była głębią, no to może bardziej zasadne jest wówczas jednak nie imputować buddyzmu Miłoszowi, a używać na przykład, no nie wiem, kategorii epifanii. Nie? Ja od tego zacząłem, tak? Cytując samego Miłosza, prawda, który powiedział: przestrzegam przed buddyzmem. No, tak zaczął swój artykuł, no co ja mam zrobić? Wtedy słowo, na przykład termin epifania jest rzeczywiście bardziej bezpieczne, nie będzie się może odnosiło do tych kontekstów, które załóżmy są z brudnych źródeł, tak? Epifania ma swoją europejską, filozoficzną jakąś podstawę i możemy ją tutaj przywoływać bardziej chyba bezpiecznie, chociaż znowu epifania prowadzi do takiej sfery, która Miłoszowi no też się chyba nie do końca chciał w nią iść, ponieważ prowadziła do jakiejś pozycji poety, proroka, poety jakiegoś przewodnika. Ale także do lekceważenia tego materiału wyjściowego. Tak. Epifania to po prostu widzimy coś i to przestaje nas interesować, bo to jest sygnałem do czegoś innego, prawda? Tak. To jest to, o co oskarżał Michał Paweł Markowski w tej swojej nieszczęsnej ostatnim swoim tekście o Joyce'ie. Tak? Mówił, że Joyce właśnie te epifania joyce'owskie to jest transsubstancjacja, bo Joyce odchodzi od trzewiów życia, tak? I dla niego to wszystko, te konkrety, te zapachy, te smaki i tak dalej, te dotykalność świata, że to wszystko jest symbolem tego świata innego. Jemu jest potrzebne, żeby odskoczyć, prawda? Żeby
no, dokonać transubstancjacji, co jest takim krótkowzrocznym czytaniem Joyce'a, bardzo, bardzo błędnym. Ale rzeczywiście, jeśli byśmy wprowadzili ten termin epifania do haiku, to chyba byśmy zrobili dużą krzywdę temu, czym ta tradycja wiersza japońskiego jest. Chyba, żebyśmy byli bliżej założeniu samego Miłosza, skoro był tak negatywnie ustosunkowany do romantycznych wizji tej takiej przewodnictwa duchowego, czy stawiania siebie ponad tłumem, a potem przechodzenia w jakiś właśnie język wyłącznie symboli, a tutaj raczej w oryginalnym, nazwijmy to, oryginalnym wierszu haiku raczej nie, przecież nie chodzi o żaden język symbolu, tylko o to, aby ów konkret, nie wiem, momentalność uchwycić, tak? Możliwie nie ma sensu właśnie pisać wiele o tym, skoro jest to jakiś tam ułamek i ten ułamek o to chwytamy. Pytanie tylko oczywiście, jeżeli Miłosz... Przepraszam, waga rzeczy, znaczenie rzeczy, które są, czym są, prawda? Chodzi tak. O to, żeby uchwycić rzeczy takie, jakie są. To też chyba z jednego z jego szkiców czy wstępów. Więc no, nie epifanium, prawda? Nie epifanium, bo epifanium jest jednak wyjściem poza tę rzecz, tak? I dostrzeżeniem, że ta rzecz jest tylko sygnałem czegoś innego. Natomiast innym takim terminem, nad którym się wydaje, można się tak jakby dłużej też zastanowić i ewentualnie to uruchomić, to naiwność, czy też jest tom, naiwność, tak? Poema naiwne, tak. Ale i potem w ogóle, dalej patrząc w rozwoju miłoszowskim, czy to też nie jest jakieś właśnie rozwiązanie dla niego? Tam państwo wiedzą, że w drugiej części tego tomiku jest, tego tomu, są haiku najnowsze, tak się nazywa, tak, czy nowoczesne. Tak. Tam jest jeden po prostu, znaczy takie sobie, tak, ale jeden jest genialny. Jeden jest genialny, to jest haiku, które jest jedno zdaniowe, jedno wersowe. Pada w każdym oknie. Cudownie. To jest naiwność, prawda? Tak jest. To jest naiwność, to jest ta prawda chwili, o której mówiliśmy, omawiając ten wiersz Hulma z balonikiem i księżycem, prawda? Uh-huh. Czy z kwiatem, który wraca na gałąź i motylem, że to nie wiadomo co. To jest ten moment, kiedy jeszcze jesteśmy dziećmi, jeszcze nie wiemy, że... że jest zło. Tak, że to nie pada w każdym oknie, tylko pada za oknem i w ogóle nie ma się co dziwić, prawda? Ale możemy zrozumieć ten zachwyt kogoś, to widzi po raz pierwszy. Być może to też jest coś ważnego, prawda? Zobaczyć po raz pierwszy. Tak, po raz pierwszy, no bo to takie nowe jest, tak? Odłożyć wszystko, co wiemy, wygasić także inne bodźce, które do nas docierają. Haiku bywa synestezyjne, prawda? Ale mimo tej synestezji nie dochodzi do rozproszenia, a raczej właśnie do zogniskowania. Tyle, że niestety ten termin w użytkowaniu literaturoznawczym też ma negatywne nacechowanie i jeżeli naiwne, to właśnie gorsze od tego, co wykształcone, tego, co wyrafinowane, a więc jakaś literatura gorszego rzędu. Tak niestety też się myśli o naiwności. Proszę państwa, dają znaki, że powinniśmy skończyć. Dziękujemy. Dziękujemy, przepraszam. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy na ostatnie dzisiejsze spotkanie. Później też od razu uprzedzam, że będzie rozmowa. Będzie można zadawać pytania prowadzącym wcześniej poszczególne rozmowy. A ja na początek chciałabym przedstawić dwie panie. Pani doktor habilitowana Beata Śniecikowska, polonistka i historyczka sztuki, adiunkt w Instytucie Badań Literackich PANU. Bada nowoczesną literaturę i sztuki wizualne, a także związki kultury europejskiej z Dalekim Wschodem. Jest też autorką książki, takiej dosyć obszernej, możesz Beatę pokazać, Haiku po polsku. To jest właśnie ta publikacja. I druga nasza rozmówczyni, Lidia Rozmus, artystka wypowiadająca się w takich formach jak Sumi E i Haika, poetka haiku.
też bardzo zaprzyjaźniona z Muzeum Manga. Zasłużona, tak, dla Muzeum Manga, współpracująca tutaj już od wielu, wielu lat. Dobrze, to drogie panie, pytanie wprowadzające. Co to jest haiku? Jak każda z pań może zdefiniować haiku? Wiemy oczywiście o tym sylabicznym wzorze haiku, prawda? 5 sylab, 7 sylab, 5 sylab. Wiemy o kigo, czyli słowo lub zwrot w języku japońskim związanym z porą roku. Ale żeby nie było tak łatwo odpowiedzieć, posłuszę się jeszcze cytatem. Haiku nie jest wierszem, nie jest literaturą, jest to skinięcie, półotwarcie drzwi, wytarciem lustra do czysta. To oczywiście plew. No i właśnie, co to jest haiku? Może pani profesor. Tak, przede wszystkim dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich i cieszę się, że przybyliście państwo i będziemy sobie mogli o takich, myślę, przyjemnych, jakkolwiek wcale nie takich prostych sprawach porozmawiać. Na pytanie, co to jest haiku, naprawdę trudno odpowiedzieć, bo tu by trzeba bardzo różne perspektywy uwzględnić. I oczywiście ja nie będę starała się zdominować i zagadać Lidię, która też z perspektywy artystki ma dużo do powiedzenia, myślę. Natomiast właściwie, Kasiu, można by od razu zanegować to, co powiedziałaś, co nie znaczy, że nie jesteś przygotowana i nie przeczytałaś mądrych tekstów, bo ten wzór sylabiczny 5 plus 7 plus 5 jest rzeczywiście naturalnym wzorem metrycznym poezji japońskiej, natomiast czy on jest naturalny i potrzebny w poezji zachodniej, czy w ogóle w poezji niejapońskiej, jest to dyskusyjne. Od tego wielu odchodzi. Ciekawym jest przykład pani Agnieszki Żuławskiej Umedy, czyli znakomitej, niebywale też zasłużonej, tak? Polskiego haiku i w ogóle polskiej wiedzy o kulturze Japonii, o literaturze Japonii, badaczki, tłumaczki, która w swojej antologii z początku lat 80. jeszcze bardzo wiernie, jakkolwiek nie tracąc z pola widzenia tej poetyckości, cokolwiek by to nie miało znaczyć, trzymała się tego schematu 5 plus 7 plus 5, a później, jak mi mówiła, przekonywała się coraz bardziej, że może nie jest to wcale niezbędne. No, jak pisał nasz bohater dzisiejszy, może nie trzeba tego motyla do orki zaprzęgać w momencie, kiedy w naszym systemie metrycznym jest to... No, wcale nienaturalne. Zresztą, co ciekawe, w tym tomiku, który tu również jest naszym bohaterem, Miłosz w swoich przekładach często wcale tego schematu 5 plus 7 plus 5 nie wypełnia. Te teksty są zwykle krótsze, co wydaje się takim troszkę bluźnierstwem. Jak to krótsze niż 5 plus 7 plus 5, to za dużo? 17 sylab, a to właśnie tak. Więc układ ten rytmiczny, sylabiczny, można podważyć. Słowo kigo to jest też ciekawa rzecz. W Japonii tych słów kigo skatalogowanych jest mnóstwo. One dla odbiorcy tej kultury od razu znaczą. My tego nie czujemy. Oczywiście, jeżeli przeczytamy kilkadziesiąt tekstów, gdzie nam się to wyjaśnia, oczywiście będziemy wiedzieć, że taki robaczek czy taki kwiatek to będzie wiosna, a to zima. Są nawet takie próby, żeby polskie kigo katalogować. Ale znów, czy nie jest to sztuczne, czy jest to istotnie z tego ducha haiku wypływające? Myślę, że niekoniecznie. A z drugiej strony pisze się o tym, tak jak właśnie Blythe, którego zacytowałaś, o tym otwarciu drzwi, wypolerowaniu lustra. No to też nie do końca prawda, ponieważ nasz ogląd haiku jest oglądem bardzo silnie zapożyczonym, zapośredniczonym. Chyba, że kto ma tę umiejętność, możliwość i wiedzę, żeby czytać haiku w oryginale i jeszcze tak dobrze, tak głęboko obcować tamtą kulturą, żeby wszystkich pewnie się nie da, ale wiele ukrytych tam, tak palimpsestowo ułożonych płaszczyzn odkryć, ponieważ przywołana już Żuławska Umeda pisała jak najsłuszniej o tym, że japońskie haiku wcale nie są takie aliterackie, tak? Że tam jest bardzo wiele na przykład intertekstualności, że są przeróżne chwyty, które, nie wiem, Makura Kotoba, Kake Kotoba, które nam w przekładzie zupełnie są niedostępne. Dalej kwestie wynikające z zapisu, z tego pisania
Tak, no, o systemach zapisu japońskiego nie będę tutaj mówić, tym bardziej, że ja nie jestem akurat tego zagadnienia znawczynią, natomiast to, że jeden znak można różnie odczytać, że stąd płyną przeróżne aluzje, mało kwestia przemilczeń, kwestia cytatów, które tam są ukryte, cytatów do dzieł, których my nie znamy, których nie jesteśmy w stanie wychwycić. Także to, co nam się zdaje taką najprostszą poezją, wcale taką najprostszą poezją nie jest. Mało tego, wokół haiku narosło mnóstwo stereotypów, a to, że puentą się musi kończyć, a to tak po heglosku, że to jest teza, antyteza, synteza, a to, że to jest tylko taka zabawka, igraszka, albo w drugą stronę, że każde haiku to satori wyraża, a to z kolei, że to dzen, czy zen ucieleśniony w literaturze, co też trochę jest nadużyciem. Mnóstwo jest tych stereotypów. Ja sobie wymyśliłam, to nie tak, że to ukułam sobie na potrzebę moich badań taki prototyp, zachodni prototyp haiku, takie profilowanie gatunku prototypowe, gdzie w centrum będzie niewątpliwie zwięzłość, ale niekoniecznie ten układ sylabiczny 5, 7 plus 5. Niewątpliwie taka, jakby to powiedział Przyboś, tak by pewnie powiedział, brak ekshibicjonizmu emocjonalnego autora. Bo to wcale nie znaczy, że one nie są emocjonalne, że tam nie ma podmiotu. On oczywiście jest. Natomiast on nie będzie o swoich uczuciach expressis verbis gadał, prawda? Nie o to idzie. Dalej skupienie na jakimś drobnym wycinku rzeczywistości. Dalej bardzo głęboka sensualność, najczęściej trzymająca się tego takiego po gestaltowsku, powiem, układu figura-tło sensualnego, że mamy jakiś jeden bodziec zmysłowy, który często przedstawiony jest na innym tle zmysłowym. To jak starczy czasu, a pewnie nie starczy, to możemy sobie poczytać takie teksty. Zresztą w tym tomiku przekładów Miłosza one również są. Uprzedzę pytanie Kasi, bo rozmawialiśmy, że o tym pewnie pogadamy, ale to teraz mi przychodzi do głowy takie haiku Miłosza, które ja bardzo lubię. Znaczy Miłosza, w przekładzie Miłosza. Polem idzie wrona, jakby orała. Tak? No to właśnie to jest taka figura na tle. Tak, jest to pole i ta wrona, która nim wędruje w sposób niebywale obrazowy dla nas, tak? Ale też multisensoryczny, jak sobie wyobrazimy to nagie pole, te wrony. Oczywiście tych synestezyjnych układów jest tam znacznie więcej. Nie chcę przegadać, natomiast to jest to centrum, tak? To jest ten prototyp. A często, co jest dla mnie bardzo ważne i w moich badaniach zawsze było szalenie istotne, bardzo ciekawe były te prace, które na różne sposoby się gdzieś tam ku temu prototypowi zbliżały, ale wcale nie realizowały go, nie starały się wejść w te japońskie buty, że tak powiem, i jeszcze się obwiązać kimonem, bo to takie próby to zwykle się kończyły niepowodzeniem. No chyba, że przypadkiem jakaś nowoczesna epifania się tam zaczaiła w tym języku, stylistyce, ale to już zupełnie na inną historię opowieść. Także to by było to, takie zachodnie haiku, jego prototyp, ale to jest takie naukowe gadanie. A myślę, że Lidia tutaj powie światlej. Tak, tak. Co powie nam na to Hajdzinka? To duże słowa, prawda? Ale ja nie wiem, ja nauczyłam się pisać, będę mówiła jako praktyk, który nauczył się, zrozumiał może trochę o haiku w Stanach Zjednoczonych. Moje doświadczenia związane są ze Stanami, więc to troszeczkę też i inne podejście. Tutaj miałam przedmówców, którzy to wyjaśniali w sposób taki bardzo naukowy. Natomiast organizacja, do której należy, The Haiku Society of America, ma swoją jakby definicję, czym jest haiku, i jest to króciutka definicja. To jest utwór, wiersz, który ma 17 sylab lub mniej, bo tak obliczano na naszych konferencjach tej organizacji, że te 17 sylab po japońsku to jest mniej więcej 12 sylab po angielsku, więc właśnie, że to mniej ważne jest to kigo, słowo wskazujące na porę roku. I też ważne jest to,
przeciwwaga, to o czym ten piękny wiersz i też haiku tutaj, o którym mówił nasz przedmówca, o porównaniu księżyca i tego balonika, prawda? To, czyli jakby dwa obrazy, które w jakimś sensie się... I według mnie, to, cokolwiek będę mówiła, to z własnego doświadczenia, nie będzie to mądre, to na pewno. Więc dla mnie haiku jest czymś absolutnie wyjątkowym, dlatego że przede wszystkim jako czytelnicy, a potem ewentualnie twórcy tych haiku, uczy nas spostrzegania, doświadczania. Każdy z nas, kto poczytał trochę haiku, czy sam pisze, już inaczej zachowuje się na spacerze. Doszczerze uszkodzone skrzydełko ważki, czy zakurzonego konika polnego. I chyba to jest takie ważne, bo wtedy można powiedzieć, że żyje się w momencie, prawda? Że przeżywa się to życie właśnie w tym momencie. I jeśli się uda to zapisać i podzielić się z czytelnikiem w ten sposób, że czytelnik również odnajdzie swoje doświadczenie podobne z tym, żeż haiku, to wtedy następuje coś pięknego, właśnie takie, no, taka piękna wymiana i takie, no, prawie że kosmiczne zrozumienie. Haiku dla mnie jest uchwyceniem momentu, takim małym olśnieniem, oświeceniem, więc nie jest medytacją właściwie, ale jest właśnie takim uchwyceniem momentu i przez to może cokolwiek by o tym nie mówić, to jest o tyle ważne i pożyteczne, że właśnie tak jak wspomniałam, że uczy nas życia w momencie. Litko, wspomniałaś o tym, że z haiku spotkałaś się również w Stanach Zjednoczonych. Przede wszystkim, prawda? Czy haiku łączy wschód i zachód? Wydaje mi się, że bardzo łączy. Byłam tak zwaną szczęściarą, ponieważ do tego stowarzyszenia, o którym wspomniałam, należy, które ma w tej chwili przeszło 50 lat, bo to The Haiku Society of America powstało w 1968 roku. Ja przystąpiłam 20 lat później. I, czyli w 95 roku. W 95. I właśnie miałam szczęście, kiedy do Chicago na konferencję przyjechała pierwszy raz w historii świata grupa haidzin prawdziwych, wspaniałych, 15 osób na spotkanie z pisarzami haiku w Stanach. Wtedy jeszcze większość wspaniałych właśnie założycieli jakby tego stowarzyszenia, między innymi pan Higginson żył, autorzy haiku z tej książeczki byli prawie w komplecie na tej konferencji, więc było to bardzo interesujące spotkanie dla Japończyków i dla Amerykanów i przewodził Ishihara Sensei. Pan Ishihara, wspaniały właśnie pisarz haiku, który był bardzo otwarty, jak nieliczni haidzini z Japonii na to, że właściwie on uważał, że jednak nie Japończyk, czyli gaidzin, może pisać haiku. I to było bardzo dla nas przyjemne i radosne. I zresztą w swoim wystąpieniu 2 lata później, kiedy grupa też
Mam dużo szczęścia w życiu i tym razem miałam, że byłam w grupie 20 poetów amerykańskich zaproszonych przez cesarza na pierwsze takie spotkanie haiku w Japonii i tam właśnie spotkaliśmy wielu pisarzy, znaczy poetów haiku, którzy bardzo otwarci byli na haiku w innych językach. Było dużo rozmów, dyskusji właśnie o tych wątpliwościach, prawda, o których językowych różnicach. Przecież tego się nie da. No jak porównać polski czy niemiecki, kiedy niemieckim to czasem jedno słowo ma 17 sylab, prawda, więc może przesadziłam kaj. Ale no, w każdym bądź razie... Było to bardzo cenne, bo wtedy zrozumieliśmy, że to porozumienie istnieje. Niemniej jednak na Shikoku, w Matsuyamie, gdzie właściwie no jest takie miejsce bardzo ważne dla haiku nowoczesnego, można by powiedzieć, bo tam właśnie Shiki mieszkał i umarł. Tam jest piękne muzeum poświęcone jego twórczości i też mój ukochany Santoka Taneda haiku Haijin, który zmarł też właśnie w Matsuyami w takiej chatce Isoan. I tam spotkaliśmy się właśnie z taką no, dystansem. Z wielkim dystansem siedziała grupa haijinów starszego pokolenia Japończyków i nie było żadnej rozmowy. To niemożliwe, żeby gaijin potrafił pisać haiku. Nie. Czyli dwa zupełnie różne doświadczenia. Tak, z tym, że teraz przecież to już minęło, przeszło 20 lat. Często jeżdżę do Japonii, jest coraz więcej grup takich międzynarodowych. To jest Green Leaf w Ogaki z Ikio Yoshimura, która zresztą dwukrotnie była na konferencji tutaj. I też jest Hailstone z Gillem, Stevenem Gillem, który prowadzi taką grupę w Kyoto. I też jest kilka grup takich w Tokio. Także że otwarcie to na zachód jest bardzo duże i nie tylko jest international haiku, Bania, taki szalony Japończyk, który pisze gendai haiku w większości. Gendai haiku to jest to nowoczesne haiku, właśnie współczesne haiku i pisane jest już w latach 20., 30. w Japonii. A taka smutna jakby informacja to, że w czasie II wojny światowej wielu poetów gendai haiku było aresztowanych i torturowanych za pisanie właśnie nowoczesnego haiku nietradycyjnego. Więc głupota i okrucieństwo ludzkie jest jakby międzynarodowe. Tak, a czy ja mogę, Kasiu? Bo ja bym tutaj... Ciekawe jest bardzo to, co Lidia mówi, ale jest to taka bardzo współczesna perspektywa. A ja bym się cofnęła jeszcze... Dobre 100 lat wcześniej, bo ty zaczęłaś od lat 90. wieku XX, a ja bym tak w drugą połowę wieku XIX jeszcze się cofnęła, bo tam by trzeba było szukać źródeł tego, kiedy ta szeroko rozumiana modernistyczna poetyka, czy estetyki modernistyczne zaczęły się spotykać z estetyką Dalekiego Wschodu, a konkretnie właśnie z tymi nurtami estetyki japońskiej, które wiążą się z sumie, w ogóle ze sztuką zen, z haiku, z tanka, no tu by można jeszcze, nie wiem, styl kano troszkę powymieniać, prawda, że tak się zaczęło dziać na Zachodzie. Francja, Anglia, Stany Zjednoczone, także w Ameryce Południowej, tak, że przeróżne przemiany, ale tu znaczną rolę, to była taka synergia właściwie, chociaż zdecydowanie więcej płynęło na wschód niż od nas, tak mi się wydaje wówczas. Na zachód płynęło, nie na wschód, na zachód niż od nas, jeśli idzie o to modelowanie kultury. Zaczęło się od
coraz to silniej rosnącego wpływu japońskich sztuk wizualnych, oczywiście przede wszystkim drzeworytów japońskich, no bo wiadomo, drzeworyt nie występuje w jednym egzemplarzu, tylko w wielu, dość łatwo to przewieźć, nie wymaga przekładu językowego i wiecie państwo, gdy wiele lat temu byłam studentką historii sztuki i zewsząd wyzierało, jak to w ten drzeworyt japoński wpłynął na malarstwo, grafikę, wykształcanie się nowych nurtów w sztukach wizualnych końca XIX, początku XX wieku, to sobie tak pomyślałam, no dość, ile można? Przesada, przesada, przesada. Natomiast gdy wniknęłam w to nieco bardziej, to wyszło mi, że żadna przesada, a nawet za mało, że istotnie bardzo wiele sztuki wizualne tutaj zaczęły czerpać, jeśli idzie o kompozycję, o sposób kadrowania, o to wreszcie, co jest w tym kadrze, ale także przenikało to do literatury. A w drugiej połowie wieku XIX zaczęły pojawiać się francuskie i angielskie przekłady właśnie wierszy haiku. U nas tego nie było, jakkolwiek nasi twórcy naturalnie znali francuski. Na przykład to, co robiła Pawlikowska, mogło jakieś mieć związki z jej lekturami francuskojęzycznymi. Niemniej wracam do tego, że rzeczywiście tak się ta kultura końca wieku XIX zaczęła kształtować, nie tylko oczywiście pod wpływem Japonii, że pojawiło się bardzo dużo miejsca na to spotkanie pomiędzy wschodem a zachodem. Wiązało się to z czym? No między innymi z tym, że zaczęto dowartościowywać to, co dotąd w tak zwanej sztuce wysokiej nie miało miejsca. Prawda? Niekoniecznie we wcześniejszej sztuce, oczywiście były wyjątki, było ich wcale niemało, ale jednak niekoniecznie na pierwszym planie pojawiałyby się jakieś zupełnie zwyczajne, nie wiem, małe żyjątka, roślinki, jakieś drobinki, drobiazgi, prawda? A tu nagle to, nie tak nagle, to co zwyczajne, co ulotne, co przemijające, tak? Sabi, łabi, aware i tak dalej, to wszystko zaczęło wchodzić do sztuki. Mało tego, to co dotąd było brzydkie, tak, niegodne sztuki, przestało takim być. Wreszcie podmiotowość, ale inaczej już rozumiana, podmiotowość, podmiot ten doświadczający, czujący, odtabuizowany, jakkolwiek haiku to jest sztuka bardzo tabuistyczna i to wychodzenie poza tabu też jest bardzo interesujące tutaj. No niemniej nie chcę przegadać znowu, ale chcę powiedzieć, że to, o czym mówi Lidia, zaczęło się dużo, dużo wcześniej. I to tak, no bo my żyjemy teraz, więc ty doświadczasz tego, co za twego życia się dzieje, prawda? Natomiast ja też żyję teraz, ale musiałam w tym pogrzebać. No, ale pięknego. W każdym razie idzie mi o to, że rzeczywiście pojawiło się to miejsce, to ten punkt wspólny, styczna. Jesteśmy w mandze. Manga wydała mnóstwo znakomitych publikacji, dużo z nich pod autorstwa bądź pod redakcją Anny Król, dotyczących prawda, japonizmów przeróżnych naszych malarzy. Tym się tutaj zajmujemy. No wiem, ale to pokazuje to właśnie, o czym mówię, prawda, że to się wszystko zaczęło spotykać. W literaturze te losy były bardziej pogmatwane, o czym ja z kolei piszę. Natomiast ta przestrzeń była już wcześniej. Dzieje się to dalej, dzieje się wieloma nurtami. Dzieje się wieloma nurtami i tym takim bardziej wyznawczym, o którym mówi Lidia, i tymi zupełnie pomieszanymi, wariackimi, zakorzenionymi w innych tradycjach. To mi się wydaje też szalenie istotne, bo oczywiście takie ortodoksyjne dosyć haiku, bliskie temu zachodniemu prototypowi, o którym mówiłam, to są często bardzo dobre, bardzo interesujące teksty. Często również współgrające ze ich, albo z ich wizualizacją, albo w ogóle z samą oprawą graficzną, bo to jest kolejna sprawa, która u początków tego szeroko zakresowego, tutaj z tym modernizmem to jest problem definicyjny, no ale generalnie w drugiej połowie wieku XIX to był bardzo silny nurt ku temu i specjalnie nie wygasł, czyli tej łączności słowa i obrazu, łączności, która w japońskiej kulturze jakby nigdy się nie rozłączyła, prawda, bo tam pędzel to podstawowe narzędzie i tego, co pisze, i tego, co maluje, a haiga na przykład, o których Lidia będzie mówiła, które zawierają i teksty, i ich ilustracje, jakkolwiek ta ilustracyjność tutaj często jest daleka od tego, co byśmy jako taką klasyczną ilustrację widzieli. Także to jest ten kolejny wątek. Mhm. Jeszcze no warto by było powiedzieć... Mikrofon. Wprawdzie już bardzo dużo powiedziano na temat buddyzmu, zen i
i tych spraw. Z kolei jako osoba, nie buddystka w sumie, Zenek może. Brzuska Brzuskiewicz ma taki wiersz. Zen to jedno, a Zenek to drugie. W każdym bądź razie chciałam właśnie powiedzieć, że no część oczywiście piszących haiku, ale nie wszyscy są pod wpływem, prawda, filozofii Zen. A przede wszystkim z tą filozofią związanej estetyki Zen. Kiedy ja myślałam, dlaczego zwariowałam, tak oszalałam na punkcie sztuki japońskiej i zrozumiałam to, mówię to otwarcie, może naiwnie, zrozumiałam, że po prostu mam takie potrzeby estetyczne. Skończyłam historię sztuki i na wykładach z baroku no to cierpiałam. Także i na egzaminach zwłaszcza, a rokoko, proszę Państwa, to już w ogóle, prawda? A po prostu no zen, znaczy estetyka zen to wabi-sabi, które oczywiście no bardzo pobieżnie w tej chwili mówię, bo to wabi-sabi to teraz już jest i w kuchni, i w łazience, i wszędzie. Wszędzie jest. Wszędzie. I to stało się to tak związane trochę właśnie z tym takim eksponowaniem i bardzo pobieżnym mówieniem o różnych filozofiach, religiach, ale dla mnie, pozwolę sobie przeczytać i może wtedy parę osób, które bardzo głęboko są w buddyzmie, roześmieją się szczerze, ale powinniśmy się dużo śmiać, bo haiku to również i humor. Ktoś, znaczy Stephen Eddis, zresztą bliski przyjaciel Johna Cage'a, także że człowiek, który bardzo zasłużył się przede wszystkim dla mnie, dla haiki, ponieważ on w 1995 roku napisał taką książkę, właśnie wstęp do wystawy Takebe Chobo, który właśnie malował haigę. Ja pierwszy raz w tym czasie właśnie zaczęłam interesować się haigą, którą robię do dnia dzisiejszego. I właśnie Stephen Eddis napisał coś o zen, bo to nie jest definicja. Zen nie ma definicji. Jedynym środkiem, jakby możliwością uczenia się zen, może idealizuję i rozśmieszam, ale w dalszym ciągu jest to moje prywatne, głębokie przemyślenie. To jest to enzo, ten jedno pociągnięcie pędzla, ten okrąg i kiedy adept religii czy tam filozofii zen pytał swojego mistrza, a co znaczy to jedno pociągnięcie pędzla, ten okrąg, to mistrz odpowiadał, że to może oznaczać kosmos, może oznaczać pełnię księżyca albo ryżowy placek, jak jesteś głodny. Więc natomiast Stephen Eddis w bardzo pięknym wstępie do książki Zenga napisał, pozwolę sobie przeczytać, nie jest to długie. Pełen paradoksów zen wymyka się słowom, chociaż jednocześnie inspiruje niezliczoną ilość książek. Zen jest bardzo indywidualnym doświadczeniem, ale zazwyczaj wymaga nauczyciela. Zen jest bardzo codzienny, zwyczajny, niemniej tradycyjnie praktykowany w klasztorach. Zen jest poważny, a jednocześnie pełen humoru. Chociaż zen postuluje bycie, zaistnienie raczej niż reprezentowanie, to przez wieki inspirował wiele różnych rodzajów sztuki. Zen uczy, i to jest taka ważna dla mnie część, zen uczy słyszeć, a nie tylko słuchać. Uczy widzieć, ale nie tylko patrzeć. Uczy, żeby nie tylko myśleć, ale żeby doświadczać. A przede wszystkim, żeby nie trzymać się kurczowo tego, co już wiemy, ale akceptować i cieszyć się wszystkim tym, co świat nam jeszcze może zaoferować. Proste, naiwne, ale przemawiające do tego, co robię. Czyli dla ciebie dzen, wabi, sabi to są doświadczenia haijina, doświadczenia osoby, która pisze haiku. Tak, i to znaczy i z wabi, sabi
Jest, tutaj też mam taką no, króciutką bardzo definicję z Leonarda Korena, który napisał Łabi Sabi dla filozofów, pisarzy, no, nie będę. W każdym razie Łabi Sabi jest kwintesencją japońskiej estetyki. Jest to piękno tkwiące w rzeczach niedoskonałych, ulotnych, niekompletnych, piękno znajdowane w prostocie, skromności i pokorze. Piękno rzeczy niekonwencjonalnych. A prostota z kolei jest jakby no, najwyższą formą wyrafinowania, moim zdaniem. Dobrze, to wróćmy jeszcze do haiku. Odeszliśmy troszeczkę tak, od tego. Tak, tak, to jest bardzo ważne. Dobrze. Nie no, mów jeszcze trochę. No, myślę, że jeszcze wrócimy do haiku może. Wiem, że to trochę takie naiwne pytanie, bo nawet tutaj w Muzeum Manga mamy na nie bardzo wiele odpowiedzi i bardzo wiele różnych doświadczeń, ale czy haiku łatwo się pisze i łatwo się czyta? I drugie z tym związane pytanie. Różne przekłady haiku, czyli tak zwana wersja lingwistyczna, wspomniana już tutaj wcześniej, prawda, Żuławska, Umeda, Kotański, kontra wersja poetycka, czyli Miłosz i Krynicki. Beato. No dwa bardzo trudne pytania znowu, Kasiu. Czy się trudno pisze, to nie wiem. Raz jeden napisałam... Na to odpowie za chwileczkę. Tak, ja wam tylko powiem, że ja raz jeden napisałam haiku, gdy byłam u pani doktor Żuławskiej Umedy na takim spotkaniu. Tam wszyscy mieli napisać, tam i ja napisała. Czy było trudno? Nie było tak trudno. Natomiast, żeby to był jakiś wybitny tekst, to chyba nie. W każdym razie w mojej książce go nie umieściłam i słusznie. Natomiast więc nie wiem, czy się łatwo pisze, natomiast czy się łatwo czyta. Słuchajcie, z jednej strony czyta się bardzo łatwo, prawda? Szybko, łatwo. I ja mam takie dialogi z moimi dziećmi podrastającymi, że mój syn, już teraz mu trochę przeszło, teraz jest na innym etapie, ale jak miał tak z 11-12 lat, mówię, mamo, przecież to każdy może napisać, w ogóle czego ty tu szukasz, co to jest? No ja mu tam próbowałam cierpliwie tłumaczyć, że no może tak, ale nie do końca i że spróbuj takie napisać. I jak to zrobić? Jaki w ogóle jest według mnie taka recepta na każdą dobrą sztukę, że sztuka musi operować konkretem, a nie abstrakcją wyłącznie. Nawet jeżeli jest to abstrakcyjna sztuka, to konkretem, kolorem i kształtem musi operować. Natomiast czy łatwo się czyta? To już sobie też rozmawiałyśmy z Lidią, że żeby haiku, takie haiku bliskie tego prototypu, rzeczywiście dobrze z nami rezonowało, to musi być ten błysk jakiś taki sensualny, błysk doświadczenia, odnalezienia jakiejś takiej wspólnoty z tym, kto to napisał, bo tu jednak tej podmiotowości nie unikniemy i nie ma sensu jej unikać. Tutaj nie musimy się tak bardzo strukturalistycznie trzymać tego, żeby rozdzielić tego, kto tam mówi w wierszu, kto napisał, a kto jeszcze sobie to zaplanował. Tego, kto to mówi, i nas, jego doświadczenia i naszego doświadczenia. Wydaje mi się, że ten błysk wspólnoty doświadczenia, przeżycia, odnalezienia tego cudzego przeżycia we własnym przeżyciu, dlatego to jest takie uniwersalne, bo tam nikt nie będzie opisywał, raczej tak inaczej, nikt nie opisuje doświadczeń tak okopanych w nieznanym nam uniwersum kulturowym, że nie mamy do nich dostępu. Opisane są te doświadczenia, które są nam wszystkim, ludziom, jakoś wspólne. Nawet jeżeli nie wiem, nazwa rośliny będzie nam może mało znana, która tam się pojawia. Jakkolwiek, i o tym już Państwu mówiłam, jeżeli chcemy się tym haiku przyglądać bliżej, haiku klasycznym, ale także, no i to już jest całe ogromne pluriversum, jakby powiedziały pewnie Michalina Kmiecik i Iwona Boruszkowska, to całe wielkie pluriversum kulturowe, tym wierszom, które jakoś haiku są inspirowane, to tamtych przestrzeni do odczytania, do odcyfrowania, do takiego palimpsestowego obejrzenia jest mnóstwo. Tak, jest mnóstwo i tu na różne komparatystyczne badania się możemy otworzyć. Mało tego, to jeszcze tak sobie myślę, że to będzie dopełniać moją poprzednią wypowiedź, że gdy popatrzymy na teksty, które właśnie od tego prototypu gatunkowego się oddalają, ale są znakomicie
zadomowione w języku twórcy, w doświadczeniu twórcy, wreszcie w tradycji kulturowej twórcy, to tam z mojej perspektywy dzieje się najwięcej i najciekawiej. Tak sobie myślę na przykład o Mironie Białoszewskim, którego teksty przecież za klasyczne haiku nigdy w życiu nie uznamy. Ja sobie tak nawet zażartowałam, że to właściwie takie nie haiku, nie senryu, tylko mironu są. I rzeczywiście są to takie mironu, które w pewnych punktach się zbliżają do haiku. Zresztą to, co powiedziałaś o tych różnych religiach, światopoglądach, światooglądach, to się skupiłaś na dzen, ale na dobrą sprawę można by tutaj i o taoizmie filozoficznym powiedzieć. To bardzo bliskie, prawda, i o szintoizmie. Natomiast o co idzie? Że tych postaw, bo to jako postawę, no też oczywiście możemy identyfikować na przykład takiego Białoszewskiego, który niekoniecznie coś wiedział o taoizmie. Niewiele pewnie o dzen, jak można przypuszczać z jego lektur i z tego, co pozostawił. Ale ta postawa życiowa, tak? I to, jak on łapał te swoje nowoczesne epifanie w słowa. I jakie, tak na przykład taki wiersz Ebo Ężyc. Ebo Ężyc. To jest księżyc za kratami. Ebo Ężyc. Czyli też ten dystans, humor. I zobaczcie, jak mało, to nawet tylko dwie sylaby są, nie licząc tytułu. A przede wszystkim też w każdym haiku jest też bardzo ważne ta doza takiej tajemnicy, znaczy niedopowiedzenia, tak jak w każdej sztuce, prawda? No, i jakaś odrobina poczucia humoru, a i ta przestrzeń między tym. Mm-hmm. Wejdę ci na sekundę w słowo. Dlaczego? Ale tylko na sekundę. Bitte. No dobrze, jak chcesz po niemiecku, to bardzo proszę. Zobaczcie, bo Lidka mówi miejsca niedopowiedzenia, to nam się od razu Ingarden tutaj może włączyć, prawda? I to jest też odpowiedź na pytanie twoje, Kasiu, czy trudno się czyta? No więc zobaczcie, na ilu płaszczyznach i te rzeczywiście te miejsca niedopowiedzenia, doskonale nam znane tutaj, prawda, na zachodzie, w Polsce, no w Polsce przede wszystkim, doskonale będą pracować z haiku. Tak. No i można to dołączyć, oczywiście. Tak, no, dzieło otwarte, bardzo proszę, też świetnie możemy dołączyć. Wiele, wiele takich kategorii, które karierę zrobiły w Polsce czy na zachodzie. Ale wydaje mi się, że jedno łączy haiku zachodnie i wschodnie i środkowe, to, że takie naprawdę haiku powinno być napisane z autentycznego doświadczenia. Jeśli się przeczyta z 10 tysięcy haiku, albo i więcej, to od razu wie się, czy to jest sprytnie, inteligentnie wydumane, urocze haiku, czy to jest doświadczone. A te doświadczone są naprawdę bardzo prostym językiem napisane i czuje się, że ten ktoś rzeczywiście coś przeżył w tym momencie, że to dobre haiku to jest tak, jakby oglądać banalny zachód słońca, ale najpiękniejszy, jaki kiedykolwiek ta osoba doświadczała, i napisać go bez użycia słowa piękny, a ktoś, kto czyta, będzie wiedział, że to był najpiękniejszy zachód słońca. Ale ja, wiesz co, ja się z tobą zgadzam, ale będę jednak broniła też tych, które są takie konceptystyczne, wydumane i ładnie zrobione, bo i w nich ten, kto może nie jest haidzinem, ale którego to będzie interesowało, może dużo, dużo znaleźć. I wydaje mi się, że też są naprawdę takie teksty, które są... A i ty takie piszesz, proszę ja ciebie. Jak sobie zajrzysz do tej książeczki, to zobaczysz, że jesteś tam cytowana. A niekoniecznie. Niekoniecznie do Senrio, no, bo Lidka jeszcze nie zna tej książki tak za bardzo. Nie, to może kilka przykładów właśnie. O, teraz mi, Kasiu, no to dobrze, że ja sobie tutaj laptop nasz narychtowałam, bo gdzie ja to tak znajdę ekspresowo, a tak to wpiszę Ctrl+F. Lidia Rozmus i od razu zaraz będę miała. Oj, ale tak na szybko, to co pamiętam, ja mam straszną sklerozę, jeśli idzie o teksty, ale jest taki tekst Białoszewskiego znowu. Dalekie grzmoty, niebo w papiloty. Ale rymuje się, kochana. No to co, że się rymuje? A słuchaj, ale ty podchodzisz do tego, mnie taki normatywny stosunek zupełnie nie odpowiada. Dalekie grzmoty, niebo w papiloty. To jest piękne mironu. O tam. No dobrze, wracamy do haiku. Ale teraz poczekajcie, chcecie Rozmus, będzie o Jezus, Rozmus. To bardzo nieładnie z twojej strony, nie umawiałeś. Ale przepraszam, to nie ja, to Kasia, do Kasi miej pretensji. Chwileczkę. Słuchajcie, takie piękne haiku Lidii. Ona mówi, że z doświadczenia. Pocałunek.
czuję twój uśmiech na moich ustach. Oczywiście, że doświadczam. No mam nadzieję. Ale czekajcie, ale zobaczcie, a to nie jest pocałunek, czuję twój uśmiech na moich ustach. Ona mówi, że to jest bardzo prosto zrobione i w ogóle jak ten landschaft, a wcale nie. Czuję twój uśmiech na moich ustach. Zobaczcie, jakie to jest sensualne, prawda? Uśmiech, coś co... Cicho, teraz ja mówię. Uśmiech, coś bardziej wzrokowego, tak, ewentualnie gdzieś tam dźwiękowego też odebrane, dźwiękowo odbierane, a tutaj czuję na moich ustach, czyli jest taktylne. Ja napisałam bardzo mało erotyków. No dobrze, no przepraszam cię, to wszystko jest przez ten komputer, Ctrl F i pierwszy mi taki wyskoczył. No. Następne, zobaczcie, kolejny niebywale sensualny i bardzo dobrze zrobiony tekst Lidii. Wiatraki mieszają białe chmury na niebie. Wiatraki mieszają białe chmury na niebie. To mieszanie, które nam się kojarzy też z takim jakimś wysiłkiem, z takim właśnie doświadczeniem dotyku, oporu materii. I te wiatraki, które mieszają chmury, które jakby wiatrak nam się też kojarzy z przerabianiem czegoś na coś dla nas. Więc jakby robią coś dobrego, coś, nie wiem, przykują dla nas jakiś, nie wiem, strawę, tak? Ale no dziękuję ci bardzo. No proszę, to jeszcze nie koniec. To jest piąty z 33 wyszukań. To haiku to jest częścią haibun, także to jest troszeczkę. O, czekajcie, inaczej. Jeszcze jedno. Zaraz o haibun też musi powiedzieć Lidia, o haibun i haiga, bo my tu sobie tak gadamy, a przecież nie wszyscy państwo, czas płynie. Czas. A co to haibun i haiga? Może nie wszyscy wiedzą. To już ostatnie, jeśli pozwolisz, chociaż tak, ja bym chętnie jeszcze cię pocytowała. To mi się podoba. Zobaczcie, jakie sensualne i jak właśnie Lidka nie docenia tego, to jest częste u dobrych twórców, że kompletnie nie doceniają, co potrafią. Cisza. Deszcz pada na mech. No to jest dobry. To jest. Dziękujemy, Litko. Dobra, to ja już milknę. Dobrze. Faktycznie czas nam się pomału kończy, więc jeszcze jeden cytat, który już Beato tutaj sięgnęłaś do niego, ale zostawiłam go również na koniec. Miłosz pisał, że wtłaczanie siłą lotnej treści w sztywne ramy byłoby jak zaprzęganie motyla do orki. Postępuję więc jak inni nowocześni tłumacze i naśladowcy haiku i staram się jedynie rysować obraz kilkoma ruchami pióra. Robi tak rzeczywiście. Natomiast tu już Jurek Jarniewicz trochę mnie odciążył, jeśli idzie o mówienie o przekładach Miłosza. Tak. Ja właściwie może bym, jeśli mogę, bo widzę, że czasu jest mało, zostawiła trochę tego Miłosza tłumacza, który jednak jest bardzo blisko angielskich pierwowzorów. Ja to analizuję. Czasami jest tak, że nawet troszkę to też z Lidią byłyśmy zgodne, czy ona sama to samo stwierdziła bez mojej tutaj moich podszeptów, co sądzę, że... Tak, że czasami wręcz... Właśnie, to jest to jedno haiku, które chciałabym właśnie przytoczyć, prawda? Bo dzisiaj też rozmawiałyśmy o nim. I to proszę wierzyć, że obie stwierdziliśmy właśnie z Lidką, że no właśnie, to skomentuję. Ja bym to napisała, ale one same to wymyśliły, więc znaczy się, że chyba prawda. Tak. Jest taki tekst, nie pamiętam imienia, Rotella, Andrea? Nie pamiętam. Rotella, tak. Rotella, ale imię Alexis, nie wiem. Rotella. Alexis. Nie, Andrea, okay. Alexis. Bardzo mam tylko elegancka kobieta. Bardzo elegancka kobieta, Alexis Rotella pisze tak. Ona dopiero. Bo ja znam tych państwa, a ja ich, słuchajcie, wykonałam, pochwalę się, mrówczą robotę, bo koniecznie mi zależało, żeby zobaczyć, jak ten Miłosz to zrobił. Bo rzeczywiście w tomiku nie było tego wykazu, prawda? Jak i co, szczęściem mamy internety, więc tych współczesnych kanadyjskich i amerykańskich dało się wytropić. No i po amerykańsku jest tak. Forget my English, znaczy nie, forgive my English, tak. Trying to forget him. O nie, przepraszam, to nie ten tekst, przepraszam. Late August, I bring him the garden in my skirt, pisze Alexis Rotella. I Miłosz tłumaczy tak. Późny sierpień, przynoszę mu ogród w mojej spódnicy. Czyli dokładnie słowo w słowo, po polsku dużo lepiej by było, przynoszę mu ogród w spódnicy, prawda? I tu jakby jest trochę takich miejsc, w których... jakby Miłosz trochę przestaje być Miłoszem i tak całkiem się oddaje jak najwierniejszemu przełożeniu
tych haiku, natomiast mnie, powiem szczerze, dużo bardziej podoba się ten Miłosz, który próbuje się zbliżyć do tej poetyki, który szuka, który właśnie szuka tego patrzenia bez nazwy, prawda? Który chce, a jednocześnie jest sobą, nie potrafi inaczej. Od wczesnej młodości do późnej starości u niego są takie teksty, jeśli mogę, bo właściwie myśmy tu przegadały tego Miłosza i mało o nim, to może trochę mogę, a ja lubię, jak na takich spotkaniach jednak główny bohater może przemówić. Bardzo proszę, jeszcze chwileczkę. Tak, to ja mam nadzieję, że państwo nam wybaczą. To tak króciutko. Słuchajcie, nad strumieniem z tomu to. O to, o czy co mówiliśmy o haiku, o tej wrażliwości na mikroświat, prawda, na wyłapanie szczegółu. Jak to wygląda u Miłosza? U Miłosza jest tak, że ten horror wakui. Ja właściwie powiem ci, że ja i haiku, i barok kocham, więc może dlatego mi się to jakoś... Egzaminy z historii sztuki z baroku jakoś mi szły. A z haiku, a z japońskiej sztuki nikt mnie nie chciał egzaminować. No dobrze, ale posłuchajcie państwo, to jest cały Miłosz dla mnie. Szmer przezroczystej wody na kamieniach wiaże pośrodku wysokiego lasu. Jaśnieją w słońcu paprocie na brzegu. Piętrzy się nieogarniona forma liści, lancetowatych, mieczykowatych, sercowatych, łopatowatych, językowatych, pierzastych, karbowanych, ząbkowanych, piłkowanych. I kto to wypowie? I kwiaty, białawe baldachy, modre kielichy, jaskrawo-żółte gwiazdy, różyczki grona. Siedzieć i patrzeć na uwijanie się trzmieli, loty warzyw, podrywanie się much ołówki, wplątaninie łodyg, pośpiech czarnego żuka. No materiał na 15 hajku, prawda? Ale mamy na przykład taki tekst też u Miłosza. Słuchajcie, to już jest późny tekst, co nie znaczy, że we wcześniejszych nie ma takich kawałków hajku logicznych. Tytuł jest jakże prozaiczny. Z okna u mego dentysty. I cały tekst brzmi tak. Nadzwyczajny dom, wysoki, otoczony powietrzem, stoi po środku niebieskiego nieba. No dla mnie to wszystko lepsze niż te przekłady. Tak. Ale wracając do haiki. O, do haiki, prawda? Tak. Bo wiem, że to będzie następny czas, prawda? To byłam bardzo szczęśliwa, kiedy właśnie byłam we wtorek na spotkaniu pana Dudzińskiego z przeuroczym panem Ilgiem, który piękne haiku pisze. Przepiękne są te rysunki. Jak mogłam jeszcze je w oryginale zobaczyć, z daleka wyglądają jak sumije. I jak jeszcze dowiedziałam się od pana Dudzińskiego, co było dla niego no, taką zachętą do tego malowania i to doświadczenie właśnie w Japonii, oglądając kaligrafa, który pisał jakieś tam teksty i to swoboda tego pociągnięcia pędzla. I to naprawdę, to są haiki bez słów dla mnie. Znaczy tam już właściwie... Do każdego tego rysunku można stworzyć haiku, którego wcale nie trzeba wypowiedzieć. To jedno pociągnięcie pędzla, znaczy mogę zacytować jako motto mojej działalności w haiku i w sumie to haiku, które mi się udało. Po angielsku brzmi lepiej niż po polsku, bo po angielsku brzmi one breath. One brush stroke, one. Po polsku jeden oddech, dzięki pani profesor Tabakowski znalazła odpowiednie słowa. Słowo jeden oddech, jeden ruch pędzla, jedno. Po angielsku, jak państwo słyszeliście, lepiej brzmi. I właściwie to o to chodzi. To, co panu Tuczyńskiemu udało się i to, co w dobrej haidze, czyli połączeniu obrazu z tekstem jest najważniejsze, to jest też to złapanie momentu, to jedno pociągnięcie pędzla i ta biała przestrzeń na sumie, gdzie pisze się tekst, jest tak jak ta przestrzeń między linijkami, czyli to jest skierowana na widza czy na czytelnika,
który tworzy swoją własną wizję w tym miejscu i wtedy następuje właśnie ta piękna jakaś taka wymiana i też satysfakcja dla człowieka, który czyta, bo staje się współautorem. Także czyż coś bardziej pozbytego ego może być, prawda? Tak? Że dzieli się naprawdę człowiek swoją sztuką wtedy z tą drugą osobą. Ja wiem, że idealizuje i to takie parole, ale no tak jest. Dobrze, kończy nam się jedno słowo. To jedno słowo. To, co Lidka mówi o pracach Dudzińskiego. One mi się dlatego między innymi niebywale podobają, bo Dudziński inspiruje się oczywiście malarstwem japońskim, tak? Malarstwem tuszowym, tak, ale jest sobą i wyciągnie z naszej tradycji i robi to w znakomity sposób, nie, prawda? Nie udaje, że będzie Japończykiem z tradycją, że Zenga malował przez 50 lat i teraz o to robi kolejne. A takich prac jest mnóstwo. Oj, wiemy. No właśnie. To jest nasze doświadczenie. Bardzo proszę, to na osobne spotkanie. Ja tutaj niestety muszę być, że tak powiem... Cerber, no, proszę Państwa, ja bym czytała. Muszę pilnować czasu. Lidko, to mamy, że tak powiem, pomysł na jakieś spotkanie i czytanie Twoich hajku. A teraz już kończąc to dzisiejsze spotkanie i zapraszając Państwa za chwileczkę do rozmowy, poprosiłabym jeszcze, Panie, ja sobie też nie odmówię, o przeczytanie jednego ulubionego wiersza, przepraszam, hajku Miłosza. Hajku Miłosza czy przekładu Miłosza? A to właśnie tutaj się Miłosza. Miłosza, no dobrze. Lidko? Momencik, koleżanka jest chyba lepiej przygotowana. Niech Kasia zacznie, a ja sobie tu wyciągnę, bo ja, dobrze, że tak powiem, spaliłam i już o tej Wronie powiedziałam na samym początku. No, ale jak ma być ulubione, to ja wolę Miłosza niż Miłosza, który przekłada. Dobrze, to ja w takim razie zaczynam. Jeszcze nie stała się Buddą ta stara sosna, leniwa i senna. To ja przeczytam z bardzo znanego cyklu Świat poema naiwny fragment. Hajku i nie hajku, prawda? Zobaczcie Państwo. Piwonie kwitną, białe i różowe, a w środku każdej, jak w pachnącym dzbanie, gromady żuczków prowadzą rozmowę, bo kwiat jest dany żuczkom na mieszkanie. Oj. A mój ulubiony... Mikrofon. Proszę? Mikrofonik. To nie, to naprawdę. Mój ulubiony to jest Issa. To nic oryginalnego. W moim domu myszy i świetliki żyją w zgodzie. I też przed tym jest jedno, pierwszy świetlik, nie odlatuj, to Issa. Bardzo dziękuję. Myślę, że wrócimy na salę, prawda, tutaj i zapraszam oczywiście do zadawania pytań. Ja tutaj chętnie będę służyć mikrofonem Państwu. A to mamy, wrócić na salę. Tutaj, tak. Proszę, że tak będzie sprawiedliwie wobec innych, uczestników. Proszę bardzo. Tak jest. O. Pan redaktor Ilk. Tak? Joanna chciała. Nie, ja przepraszam. Proszę bardzo. Nie, to ja sobie tutaj usiądę. Proszę. Ja chciałem powiedzieć, że żałuję, że te dwa spotkania zostały rozdzielone, to znaczy to sprzed 5 dni, kiedy byliśmy tu z Andrzejem Dudzińskim i że nie było wtedy Państwa z nami. Być może w takie połączenie tych spotkań to było, przedawkowalibyśmy może nieco, dla tych z Państwa, których nie było, no pozwolę sobie powtórzyć to, co wtedy powiedziałem i co będzie troszkę dla Jurka Jarniewicza też się odnosiło. Mianowicie myśmy tutaj porównywali, zrobiliśmy taki eksperyment i przeczytałem 3 haiku w tłumaczeniach Agnieszki Żuławskiej Umedy z tego tomu kanonicznego, że tak powiem. No i Miłosza, te same haiku. I co się okazało? Dla mnie, to znowu jest tylko moje prywatne odczucie. Znaczy,
tu mogą być rozmaite zastrzeżenia, że Miłosz tłumaczy z drugiej, z trzeciej, z czwartej ręki. Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia, te wszystkie filologiczne wymogi, że musi być z oryginału. Bo co jest u Żuławskiej, u Medy? Wszystko jest z oryginału, wszystko jest jak trzeba, jest transkrypcja, jest zapis w ogóle ręczny, są przypisy, jest cały aparat do tego i tam nie ma haiku. Tam nie ma tego błysku, tam nie ma tego tchnienia. A u Miłosza, który może tłumaczyć z piątej ręki, jest. Bo to jest poeta, który ma ten oddech i tam się pojawia ta iskra, czy ten błysk, czy jak to nazwiemy, epifania, wszystko jedno, ale tam jest dla mnie haiku. A Żuławska Umeda ma oczywiście ogromne zasługi i tak dalej, ale tam dla mnie tego tchnienia, tego duszka haiku tam nie ma. A ja bym jej broniła. Jeśli mogę. To znaczy, czasem może rzeczywiście on, ten duszek niknie, szczególnie jak Żuławska się trzyma tego 5-7-5. Ja zresztą nią kiedyś o tym rozmawiałam i czasami jakieś słowo jest dodane, jakiś stary czy wiekowy, prawda? Żeby to się trzymało tego schematu, od którego ona już teraz odeszła, a przynajmniej odchodzi. Ale nie zgodzę się z panem, wie pan, bo jednak jest sporo jest tekstów u Żuławskiej, które są, na przykład ten ostatni wiersz Basio, tak? O chorym w podróży. No moim zdaniem to jest poezja. O nie, ja bym jej broniła. Jakkolwiek zgadzam się, że Miłosz, tak, Miłosz potrafi wybrać, przede wszystkim potrafi wybrać z tego anglojęzycznego uniwersum, bo dla niego anglojęzyczne to, co przełożyć i dobrze to przełożyć. Rzeczywiście w tych kilku ruchach pędzla właściwie, werbalnego pędzla, ale już nie przegaduje. Przepraszam, ja stanę z boku, bo tak mam wrażenie, że się zeptyłem do części z Państwa. Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Wioletta Laskowska, pracuję tutaj w Muzeum Manga, jestem japonistką, więc jakby też patrzę od dwóch stron. Jakkolwiek zgadzam się w 100, a może nawet w 150% z redaktorem Ilgiem. Dla mnie najlepsze tłumaczenia haiku to jest Czesław Miłosz w języku polskim. O tyle też zgadzam się z panią i bronię Agnieszki Żuławskiej, ale odwołam się do czegoś zupełnie innego. Tutaj mieliśmy haiku opisane z bardzo wielu perspektyw, ale jest jeszcze jedna działalność Muzeum Manga, która bardzo haiku dotyka, mianowicie między innymi dzięki współpracy z Lidią i jej poleceniu. Od kilku lat Muzeum Manga jest polskim organizatorem międzynarodowego konkursu haiku dla dzieci. To jest międzynarodowy konkurs organizowany przez JAL Foundation w Japonii. I bierze w nim udział ponad 100 krajów. My jesteśmy organizatorem trzecia edycja będzie w tym momencie. On się odbywa co 2 lata, jest zadany temat. I teraz do czego chciałabym się odnieść? Ponieważ ten konkurs jest dla dzieci całego świata, trzeba było sformułować jego zasady. No i niestety musimy wrócić do źródeł, bo te zasady mówią, że ma być 7-5-7. Tak? Nie, przepraszam, 5-7-5, co ja teraz powiedziałam? Przepraszam, ja się zakapoćkałam. 5-7-5. Ma być część opisowa, ma być część wrażeniowa. Ma się odnosić to do chwili i przeżycia. I co jest jeszcze ciekawe, no jest właśnie zadany temat wręcz, ponieważ na przykład ja się odwołam do ostatniego, pandemia wszystko pomieszała, więc tam też się troszkę pomieszało, ale tym tematem był sport ze względu na olimpiadę. I muszę Państwu powiedzieć, że my otrzymywaliśmy regulamin konkursu przewiduje, że haiku piszą dzieci do 15 roku życia, więc wszystkie, nawet z przedszkola, jeżeli potrafią napisać, to mogą napisać, mogą nadesłać. I my takie prace otrzymywaliśmy. Tutaj też między innymi Lidia była tak uprzejma, była też członkiem jury, które oceniało, ponieważ każdy kraj wyłania liczbę tych nagrodzonych haiku w zależności od tego, ilu jest uczestników. Tam jest też limit. Tak, w zasadzie hajga była, tak, bo jeszcze jest ilustracja do tego, to jest prawda. Ale rzeczywiście, ale już mówiąc o samym wierszu, o tej warstwie wiersza, rzeczywiście Japończycy, im zależy, cel konkursu jest taki, popularyzacja hajku na świecie, zwłaszcza wśród dzieci. I tutaj może ja powiem tylko jedną rzecz, no właśnie, że gdzieś musimy pamiętać o tym, żeby jednak te sztywne reguły gdzieś były. Oczywiście sami sobie w tym momencie przeczymy, no bo właśnie, z jednej strony mówimy, że poeta i najlepiej przetłumaczył, no ale z drugiej strony sobie tak pomyślę, że jak 200, za 200-300 lat ktoś będzie chciał zapytać, co to jest haiku, to może nagle się okazać, że to wcale nie jest to haiku, o którym gdzieś tam z Japonii wiemy, no bo jest jeszcze tak. No więc właśnie i tak, ale to ja się powiem, że to jest taka materia, która po prostu poezja jest, właśnie tu ja chciałam powiedzieć, że to jest taka delikatna materia, ale czy to jest w ogóle materia, to jest pytanie. To tylko tyle tak gwoli komentarza.
To w takim razie, Przemku, tak, możemy. Proszę bardzo, piszą wszyscy jesienne. Dzisiaj za zadanie mamy właśnie napisanie jesiennego haiku. Szanowni, proszę, tak, i będziemy sprawdzać następnym razem. Na spotkaniu z Litką, tak. Szanowni Państwo, bardzo, bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy, że Państwo zostaliście z nami tak długo. Prelegentom bardzo dziękujemy i tutaj należą się ogromne brawa. Dziękujemy, że Państwo przyjęliście nasze zaproszenie, że byliście z nami w Muzeum Manga. Przypominam, że wystawa czynna jest jeszcze do 21 listopada, także proszę na nią zaglądać, właśnie patrzeć na to haiku Dudzińskiego. No i zapraszam oczywiście na wydarzenia w Muzeum Manga. Też jeszcze powiem, że dzisiaj otworzyliśmy przepiękną wystawę o japońskim papierze, także też Państwa na nią serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo.